W ramach Zaprogramuj Przyszłość będziemy mieć spotkanie, webinar, w ramach którego będę czerpał z serca edukacyjnego, swojego własnego, bo zawsze mówię, jeśli chodzi o szkołę, edukację, to moim sercem jest to, że jestem pedagogiem specjalnym. Tak się zaczęła, no w sumie tak, też jesteśmy dziećmi. Tak się zaczęła moja przygoda z edukacją, która trwa dalej. Zaczęła się od tego, że w kolegium nauczycielskim rozpocząłem przygodę z oligofrenopedagogiką i pracowałem jako asystent w szkole specjalnej w Gliwicach. Więc to był taki początek, dlatego też jak to z korzeniami bywa, jestem mocno w tym temacie zakorzeniony. Później też super szkoła 401 w Szczecinie, w której byłem pedagogiem wspomagającym. No i dużo rzeczy wokół tematu jednak się działo i cały czas gdzieś z tego czerpię. Ja myślę, Joanna, że nawet jak Zaprogramuj Przyszłość to ostatnie spotkanie, to potem jeszcze być może będziemy mogli się gdzieś spotkać. Cyfrowy dialog nie znika. Nie znika też Zaprogramuj Przyszłość, bo jeszcze pierwszy semestr przyszłego roku szkolnego to będzie taki moment, w którym jeszcze będziemy realizować projekt i pewnie webinary też się pojawią. A jak się pojawią, to pewnie ja też poprowadzę z jeden czy dwa, czy tam zależy, ile, na ile mnie zaproszą. Więc tak, jesteście też dziećmi. No, więc dlatego dzisiaj będzie o programowaniu, ale generalnie też o nowych technologiach, troszeczkę w pracy takiej specjalistycznej, specjalnej, ale ona generalnie jest bliska też temu, co robicie w klasach 1-3 na pewno, ale żeby sobie też sprawdzić, jakie jest wasze doświadczenie w tych obszarach związanych z taką właśnie pracą terapeutyczną, pracą specjalną, to na początek mam ankietkę, a właściwie jeden slajd tej ankietki tylko. Cieszę się, że dużo dają. Tutaj jest, o, 63, jak wspaniale, no, 41, 63, czuję się jak na turnieju integracyjnym teraz, tylko gdzie te dzieci? No, bo mamy w Szczecinie taką, jak to powiedzieć, takie wydarzenia w normalnym świecie poza covidowym, kiedy dzieciaki spotykają się w różnych szkołach z oddziałami integracyjnymi i razem robią różne fajne rzeczy. To mi się zawsze podobało. Okej. O, widzę, ja już tam rzuciłem link, można sobie klikać, w czym macie największe doświadczenie, może w kilku rzeczach. O, SP5, Szczecin, w ogóle mocny, wspaniale, no, cieszę się. Czy warto było wrócić z tej stolicy do Szczecina, szczególnie w tym czasie teraz? Okej, ja już sobie tutaj klikam. I tak jak mówię, będzie, zaraz opowiem o tym, jakie części przed nami, co się wydarzy. Oj, bo jak zwykle mam już otwartych trochę tych linków i tych zasobów, ale teraz jesteśmy w tym miejscu. Okej. O, już się pojawiło tutaj. Dobrze, mam, że jedna osoba. 5 osób miało jakieś nauczanie indywidualne z tych, które z nami są. 2 osoby miały do czynienia z klasami specjalnymi, tutaj też, że klasy integracyjne, a klasy włączające, chodzi mi o to, że w szkole normalnej, czyli bez oddziałów integracyjnych i niespecjalnej, też mamy uczniów czasami, zdarza się to, w sumie zdarza się to coraz częściej, z orzeczeniami albo z jakimiś bardziej opiniami, które troszeczkę, co się czasami też zdarza, pod te orzeczenia podchodzą. Więc tutaj już mi się pojawia, więc widzę, że temat nie jest wam obcy. Pozdrawiam Smoka Krakowskiego, również czyli Kraków. O, zespół szkół specjalnych. No, powoli będę czuł się jak w rodzinie. Po prostu tu piątka, tu 63. Tutaj zespół szkół specjalnych. Wspaniale. Dobrze. Więc dziękuję. Tutaj naprawdę widzę, mogę nawet pokazać, że nie oszukuję, że ten, że mam taki podgląd na te kliknięcia, które zostały wygenerowane. Szybciutko to zrobię. To nie będzie interaktywne, bo jeszcze nie będę uruchamiał ekranu, bo potem wiecie, czasami są jakieś tam trudności techniczne, chciałem ich uniknąć. To też ważne dla wszystkich tych, którzy być może jeszcze się nie spotkali tutaj ze mną, że dzisiaj jestem sam, więc nie mam żadnego wsparcia, więc wsparcie mam was. I w to wierzę, że jak coś się wydarzy i będzie mnie technicznie wyrzucać, usuwać, to wtedy ja jak najszybciej będę rozwracać. I to już mamy przećwiczone.
Wiem, że spokojnie udźwigniecie temat, ale jest dobrze z internetem, więc nie wywołujmy braku internetu z lasu. Już tutaj nie o to mi chodziło. Sobie wchodzę, ankieta. Tablica, mam tablicę też. Otwórz się. OK, mamy to. Obraz, szybciutko tylko. Część z Was już wypełniła, to tylko pokażę, że faktycznie to zostało zrobione. Pulpit, o jest. Już szybciutko się wgrywa. Sobie czytam, dziękujemy za materiały. No tak, a to a propos materiałów. Naprawdę, jeśli te rzeczy, które dzisiaj będą, czyli ja to nazywam te prezenty, które dla Was przygotowałem, to oczywiście po tym webinarze ja sobie pobieram Waszą listę adresową. Listą adresową i nie mówię, że dzisiaj, ale do wtorek, to do czwartku to ode mnie dostaniecie. W piątek rano najpóźniej będzie to u Was na mailu, jeśli ten czwartek wydarzy się bardzo późno, bo ja przesyłam po prostu rzeczy po webinarze, żebyście też nie musieli teraz, ale nie musiały po prostu z czatu tego kopiować, więc będzie taki pakiet też wysłany. I ostatnia rzecz, taka jeszcze organizacyjno-logistyczna. Tu jest ta ankieta, o którą logistyka z biura prosi, żeby wpisać tam swój mail, imię, nazwisko, miasto prawdopodobnie tam jest, bo to jest ta ankieta, która jest Waszym potwierdzeniem obecności na webinarze. To na pewno. Sam sobie kliknę jeszcze na nią i wkleję, czy ja się nie pomyliłem, bo dużo tych linków jak zwykle mam. Nie, jest imię, nazwisko, tak, NUTS, kontakt mailowy i przetwarzanie danych i tyle. Okej. To Aniu, mój mail to jest Krzysztof Jaworski, cyfrowy dialog.pl. Wyślij mi maila, że nie dostałaś, a ja ci forwarduję te materiały, które wysyłałem po ostatnim szkoleniu o robotach. Więc w ten sposób. A może są w spamie albo gdzieś, ale spokojnie wyślij do mnie i jeszcze raz to zrobimy. Znaczy ja to zrobię. Tak, tak, okej. I to mamy jeszcze jedna rzecz. Od razu to wrzucam, bo potem zapomnę, jak się wkręcę w te wszystkie rzeczy, które mam dla Was. To jest zaświadczenie, że możecie sobie je też pobrać. Jeszcze będę to wrzucać do tych, którzy dojdą w trakcie. I to tyle. Koniec logistyki. Załatwiliśmy to w 9 minut, więc jest nieźle. Słuchajcie, jak to dzisiaj sobie wyobrażam? Okej. Programowanie, okej. To w zależności od tego, z jakimi też dziećmi pracujemy, a wiadomo, że w tym obszarze pedagogiki specjalnej i klas integracyjnych i szkół specjalnych, no mamy całą paletę różnych wyzwań, różnych dzieciaków. I też sobie pomyślałem, okej, my przecież nawet w 1-3, to ja też często powtarzam i to będzie bliskie temu, że nie uczymy programowania po to, żeby te dzieci zostały programistami, tylko po to, żeby w jakiś sposób się rozwinęły. Jaki sposób? No taki najbardziej całościowy, holistyczny, zarówno umiejętności społeczne, jak i umiejętności poznawcze. Jak będą chciały się rozwijać w tym obszarze dalej, to jak najbardziej niech to robią. Niech to robią, ale nie po to, żeby zostać programistami, bo za 5, za 10 lat naprawdę nie wiadomo, jak to będzie wyglądało. W związku z tym pomyślałem sobie, zróbmy dzisiaj następujący plan jazdy. Plan na spis treści to będzie na początku. Będę dzielił się z Wami zasobami, które mam sprawdzone, albo jakimiś nowymi też dla mnie, które gdzieś odkryłem, przygotowując się do webinaru, a które będą zasobami, których nie pokazywałem na szkoleniach stacjonarnych. Bardzo, chyba w 5% pokazałem moim nauczycielom w Szczecinie, którymi się opiekuję, żeby też było coś nowego. I będą to zasoby rozwijające różnego rodzaju procesy poznawcze, czyli analiza i synteza wzrokowa, czyli pamięć, czyli spostrzegawczość, czyli to wszystko, co bardzo często takiej pracy indywidualnej, też terapeutycznej czy rewalidacyjnej, różnie to się nazywa w różnych miastach, na różnych uczelniach, czy w terapii pedagogicznej, jest rozwijane w różnych planach takiej indywidualnej pracy, ale może to też wspierać takie działania związane
z przygotowaniem na przykład do umiejętności czytania, albo kiedy mamy trudności, kiedy uczniowie mają trudności w tym obszarze również, więc będzie taka pula różnych linków, niektóre będą na flashu, czyli w tej starej jeszcze technologii, która jest wspierana do końca 2020 roku, niektóre już są w HTML-u piątce, więc nie mamy problemu i nie będzie problemu po 2020, żeby z nich korzystać. Jak sobie to zrobimy, to z racji tego, że też macie tablety i jakby nie było, większość ludzi w Polsce jeszcze cały czas ma Androida, więc przejdziemy sobie też na tablet, pokażę wam jego ekran, wyświetlę go i tam dotkniemy sobie kilku aplikacji, też takich ogólnorozwojowych. Będą też aplikacje związane z kodowaniem, ale nie takie, które były na stacjonarnych szkoleniach pokazywane. Czyli nie będzie Lightbota, Codable i tych rzeczy, bo to już było. Chyba że powiecie, OK, większość to zna, to idziemy sobie dalej. I trochę takich związanych z emocjami, bo ten świat emocji też jest bardzo ważny, szczególnie jak pracujemy sobie z uczniami, którzy mają troszeczkę inną dynamikę rozwoju i społecznego, i emocjonalnego, i tutaj to jest potrzebne, i też dotkniemy sobie troszeczkę rozpoznawania emocji zarówno w wersji tabletowej, jak i w wersji na przeglądarkę. Jak sobie to dotkniemy, to pójdziemy dalej z osobami, które przybliżą nas coraz bardziej do takiego programowania, kodowania prostego, czyli orientacji przestrzeni, kierunków, wytyczania drogi, rozwiązywania pewnych prostych problemów. Jak to zrobimy, to pójdziemy do Scratcha. Do Scratcha pokażę też taki projekt, który zrealizowałem ze swoją, jedną ze swoich super klas, które miałem, 41, z drugą klasą. Oni teraz wychodzą, tak. Właśnie pisali egzamin ósmoklasisty, więc pokażę, jak to zrobiłem, w takim rozbiciu też na grupy ze Scratchem i z jakim projektem. I ten projekt pokażę, jak stworzyć. I tam jeszcze będę o tym opowiadał, a na koniec, żeby domknąć, żeby też jak już będzie tam po 20:30, bo myślę, że wtedy do tego przejdziemy, być może troszkę później, to pójdziemy sobie trochę w sztuczną inteligencję i zobaczymy, w jaki sposób ta sztuczna inteligencja może nas wspierać też w takiej pracy terapeutycznej, troszeczkę kreatywnej. I po to, żeby też odpuścić, czyli żeby odpocząć, żeby zadbać, żeby i uczniowie mogli trochę zadbać o siebie i żebyśmy mogli zadbać o siebie. Więc taki jest plan na dzisiejszy dzień. I jak was się tutaj już zbierało? Ja zawsze jestem pełen podziwu. 36 osób. Okej, to zaczynamy. To będzie ten moment, w którym, słuchajcie, ja wyłączę kamerę, bo znając światy i internety, to po prostu nie chciałbym, żeby się gryzło i niech, wiecie co, jeszcze otworzę drzwi, żeby, przepraszam was na moment, otworzę je, żeby ten router miał lepsze dojście. Mam trochę takie drzwi pancerne tutaj. Okej, ja zapomniałem to zrobić, już jestem, żeby ten internet naprawdę tutaj do nas przychodził. Czapeczka to już nie dzisiaj, nie mam, gdzieś daleko jest. Nie. To a propos moich webinarów z dziećmi. Tutaj Ania Nuc Łódź pyta. Okej, to ja wyłączę mikrofon i pozostanie z wami mój głos. Mój głos teraz wam powie, że będę przychodził sobie w temat związany z udostępnianiem pulpitu, więc już sobie wchodzę, uruchamiam aplikację, czyli klasyczne te kroki, otwieram ją, ona już się otwiera, jeszcze nie będzie widać niczego, bo to troszkę trwa, łączenie jest i teraz aplikacja. Polecam naprawdę wakacje, słuchajcie, przy tym nawale pracy, który też był i tych wszystkich niespodziewanych emocjach, myślę, że też, które się pojawiały w czasie trwania tego naszego nietypowego bardzo drugiego semestru, to myślę, że gdzieś tam znajdźcie sobie taką ścieżkę, żeby o siebie zadbać, nie? Ale a poza tym, jak wiecie, jak coś was interesuje i jakiś temat jest takim, macie jakiś temat, niekoniecznie zawodowy, który zawsze odkładaliście na półkę, to spróbujcie go złapać i możecie się też nim zająć. Jest naprawdę tyle dostępnych cudów, ale odpocznijcie też od online'ów, webinarów, od komputerów, naprawdę,
złapcie taki oddech i zadbajcie o siebie, o swoją energię, a potem dalej będziemy lecieć, my nie znikamy. No, więc to tak na marginesie gdzieś też reagując na to, co jak gdyby dziękuję, gdzieś też reagując na to, co mówicie, bo jednak jesteśmy w takim dialogu i też dzięki tutaj, że opiszecie na czacie takie rzeczy. Więc dobra, słuchajcie, to ja będę wam rozdawał linki, ale jeszcze jedna rzecz, ja to muszę zrobić, bo ja sobie to już powiększyłem, taki jestem człowiek, a nie ma powiększenia, 100%. Zobaczcie teraz ten ekran, nie? Och, wiecie, jak pracowałem z dziećmi z Aspergerem i ze spektrum autyzmu, nie? Jak ja ich posadziłem przed takim kompem, z takim ekranem, to wiecie, co się działo, nie? Ale jeszcze nawet tu mi się jedna reklama nie wyświetliła, ale ich interesowało albo dzieci z tak zwanymi deficytami uwagi. To po prostu wszystko tu migało i wszystko było bardziej interesujące niż to, o co mi chodziło, czyli jakieś tam ćwiczenie, czyli konkretnie od razu po lewej stronie te kolorowe tam cztery grade, adapt mind i te wszystkie rzeczy już były kliknięte. No to koniec. Całe szczęście, nasze przeglądarki, to one mają tak, dzień dobry Beato z Łodzi, to one mają tak, że można użyć funkcji powiększenia, nie? Więc funkcja powiększenia, ona nas ratuje. Jak już posadziłem ucznia przed takim ekranem, no to już lepiej, jesteśmy uratowani. Czy on mi od razu nie odpłynął, nie uciekł? A to, że okej, okay, a tutaj analiza synteza wzrokowa, bierzemy sobie poszczególne elementy, wiecie, no i po prostu łączymy sobie w całość. To nie będzie działało na tabletach, to działa tylko na komputerze w przeglądarce. Ja działam na Chromie i mam włączonego Flasha, usługę Flasha, żeby działała. O, nie mogłaś się dostać, Beato, ale dobrze, że już jesteś. Okej. I tutaj łączymy, jest, widzicie. I kolejne etapy, więc to proste układanki. Prosta rzecz, jakby nie było, ale też do dostrzeganie pewnych wzorów, też strategia, więc jak najbardziej HODMAP można tutaj z tego korzystać. Ja już to zamykam. Jest tego, jak widzieliście, sporo, więc jak ktoś się wkręci, to spokojnie może na kolejne etapy. O, fajnie, dzięki Anna, no też dokładność. No tą dokładność to tutaj będzie widać. Zdecydowanie tak, że tutaj, żeby to zrobić, to dzięki Jan, ale wy jesteście normalnie, wy naprawdę macie jeszcze tyle energii, że tak aktywnie bierzecie udział w webinarze. No naprawdę, jak to mówią dzieci, szacun. Naprawdę szacun. Tak, precyzja, dobra. To już tylko ostatnie, żeby było, że ta precyzja, tam będzie coraz mocniejsze rzeczy, bardziej złożone. Ta analiza, synteza będzie mocniejsza. O, widzicie, tu już się zaczyna dziać, nie? Okej, okay, to już zamykam sobie. I naprawdę lecę sobie dalej. To uwielbiam, zawsze to lubiłem. Teraz daję wam takie rzeczy, które ja też ze swoimi dziećmi na indywidualnych gdzieś tam zajęciach realizowałem. Czyli z tych, które już mam. Czy mógłby być webinar na temat, jak zrobić prezentację, film w kolnie kolażu? Są takie rzeczy, no. Dobra. Czekajcie, muszę sobie to zapisać. W formie kolażu, okej. Okay. Tak, są. Na pewno. No dobra, nie teraz. I teraz, słuchajcie, to jest już bardzo fajne, 3D, nie? Więc w ogóle orientacja w przestrzeni, w schemacie własnego ciała, ale też odniesienie tego, nie? Na zewnątrz, no to w ogóle to jest już wymagające. Wymagające? Jakby nie było, ale poszło mi dobrze. I to jest chyba z tych ćwiczeń, takich ćwiczeń jest więcej oczywiście w internetach, ale to jest najładniejsze graficznie, w sensie chyba ładniejszego nie, plus logiczne myślenie, no tak, planowanie, tak, zastanowienie się, jak ten 3D po prostu, jak to nazwać, sześcian składający się z czterech sześcianów będzie się poruszał, żeby sobie to obliczyć, żeby to zaplanować. To okej, okay, dla mnie to jest łatwe, bo robię to po raz pewnie kilkanaście razy w życiu już to robiłem, a widziałem, jak moi uczniowie to robili.
Wiadomo, że też jak wchodzicie w taki temat, i szczególnie w edukacji specjalnej, to też znacie dzieciaki i wiecie, na co mogą sobie pozwolić. I tu kłania się Wam Wygocki, Strefa Najbliższego Rozwoju, że oczywiście dostosowujemy po prostu te rzeczy, które, ale to jest dla Was, myślę, że to jest oczywiste. To tylko tak powiedziałem. Okej. Okay. Więc dostosowujemy te rzeczy, które tutaj pokazuję i w taki sposób, żeby one były osiągalne, żeby z jednej strony nie były za łatwe, ale z drugiej strony też nie rodziły frustrację, bo frustracja zabija nam całą robotę. W sensie pojawiają się niepozytywne emocje, bo nie powiem, że negatywne, bo chyba negatywnych to nie ma. I po prostu cała robota idzie w odstawkę. No dobra, i to też fajne, to jest cały czas Hoda Math. Tam jest tego oczywiście więcej na Hoda Math. Ja pokazuję te, które miałem sprawdzone, z których najczęściej sobie korzystałem. To też dam Wam link do Hoda Math, taki bezpośredni. I tutaj jest tego więcej, ale nie wszystkie są, nie wiem, takie okej, w sensie nadające się do pracy takiej, o której dzisiaj mówimy. Więc tu też przyczyna, skutek, poruszanie się, czyli prawo, lewo, jak potrzebujemy ćwiczyć to, wiecie, góra, dół, lewo, prawo, to tak jak na macie edukacyjnej, dziecko też Wam może mówić w dół, prawo, 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 w dół, prawo, 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 albo tutaj w dół i w prawo, nie? I przechodzi sobie dalej, potem zaczyna się tutaj troszeczkę, jeszcze nie na tym etapie, albo już na tym etapie, że te, no widzicie, już tam nie przejdę, że mamy zaznaczone kąty i sposób poruszania się tych drzwi, i że to już nie jest takie oczywiste. Ok, przechodzimy dalej. Dzień dobry, Renato. Więc, aha, tego nie dałem, tego linku oczywiście. Więc kolejna rzecz. O, tu już jest więcej. I zobaczcie, tu jest 25 takich planszy, nie? Więc jest ich całkiem sporo, są fajne. Jak sobie pomniejszę to teraz z powrotem, to znowu zobaczycie, że tam będą jakieś inne rzeczy, ale spokojnie. Powiększenie działa tak, że mamy tylko to na planszy i jak najbardziej możemy sobie dalej działać. No i teraz taka trochę rzecz związana już troszeczkę też z takim planowaniem drogi, czyli gdzieś tam z pewną sekwencją tego, jak nasz obiekt, czyli ten duszek, o którym mówimy w Scratchu Juniorze czy w Scratchu, jak on sobie działa, nazywa się to Go Home, czyli idziemy do domu. Idziemy do domu, kolejny link, klikam sobie Start Game, no i widzicie, tu znowu jest 21 plansz, 21 plansz, więc tutaj jedyneczka i zobaczmy. I trzeba, mamy tutaj postaci, duszki, które mają napisane, ile mogą mieć węzłów, czyli ile kroków mogą przeskoczyć, że ten może tylko mieć dwa węzły, bo trzy ścieżki, a ten może mieć dwie ścieżki, bo tylko jeden węzeł. Ok, lecimy. Czekajcie, gdzie jest to go? Czy jest tłumaczenie strony? Tak, tak, tłumaczenie strony to jedynie tutaj, na polski. Ale to, co jest... Więc tutaj jest tłumaczenie instrukcji w ten sposób, ale jest to na tyle intuicyjne, że nie powinno być tutaj problemu. Czekajcie, wejdę sobie... Więc tłumaczenie strony to zawsze sobie korzystam z translatora. Dobra. Ok, lecimy jedynkę. Ok, mamy trójkę, klikamy trójkę, no i trójkę już jest w porządku. Trochę na tym powiększeniu się zgubiłem. Ok, mam dwa, mam jeden. I muszę dwójkę wyprowadzić tutaj, hops, no i ona trafia do domu. Jedynka i jedynka tutaj, ciach. Mam to, nawet się udało. Next level, czyli następny poziom i znowu tutaj już zaczynamy się bawić. Widzimy, że cztery ścieżki, dwie ścieżki, więc czwóreczkę klikam, idę sobie tutaj. Ten domek muszę zwolnić, żeby mi ta czwóreczka, czyli już teraz trójeczka doszła, więc jeszcze robię trójkę, idę sobie tu. Tu i dwójeczkę wypuszczam. Ciach, trafia do domu, jedyneczka
w ten sposób i przechodzimy dalej. To oczywiście się, jak się domyślacie, komplikuje, więc pojawia się więcej możliwości. Też fajne te nasze duszki tutaj po prostu po węzłowych polach, trochę jak po macie, no ale robi się to bardziej skomplikowane i też mamy warunek właściwie z programowania, no to mamy warunek związany z tym, że trzeba zrobić określoną liczbę tych ścieżek, żeby dojść, żeby nam ich nie zabrakło. Więc to były takie zasoby z hodamav.com, które miałem, z których korzystałem, a tutaj będzie coś, co nie wymaga flesza. Gdzie jest ten? Ja nie chcę tego dźwięku. Wyłącz. No, teraz wyłączyłem. Czekajcie, wyłączę dźwięk. O, już, wyłączony. Więc mamy tutaj prostą planszę i też jak będą dobre czasy, że wrócimy do szkół, w sensie takim, że dzieci wrócą, to takie zabawy jak tutaj, to jak najbardziej po prostu tablica interaktywna albo jak macie, jak to się nazywa, monitor interaktywny, to spokojnie można je wykorzystywać. Łączymy po prostu w linię, wyszukujemy, czyli po prostu analiza sensora wzrokowa tutaj też i kolory i łączenie w całość w taki sposób, żeby nam, o, jak te niebieskie albo błękitne, łączę trzy, pojawiają się kolejne i w ten sposób sobie działam. Więc to jest to. Okej, okay. No to teraz idziemy sobie dalej. Żebym już nie otworzył tego, co było. Dobrze, doszliśmy do tego miejsca. Okej. Okay. To teraz będzie kolejna aktywność. Już taka, tu mam jeszcze cztery w linii, czyli podobne do tego, co było wcześniej. Daję tutaj linka. Proszę bardzo. OK, czyli wcześniej łączyliśmy, a teraz przeszliśmy do kolejnej gry, którą niektórzy z Was może mają w swoich pracowniach albo na świetlicach też. Oj, wyłączę tylko dźwięk. Na świetlicach, że spokojnie można sobie zagrać albo z człowiekiem, albo z robotem. No, graj. OK, a ja dzisiaj ze sztuczną inteligencją. Dobrze, no i mogę umieszczać cztery w linii. Klasyczne cztery w linii. Więc po tamtym treningu spokojnie można przejść do tego. I też, co to może mieć wspólnego z programowaniem? To tak dla odświeżenia tylko, okej, mamy jakieś zasady, mamy jakieś warunki, więc jak najbardziej to też jest takie zbieranie doświadczeń, jak to nam działa. Zaraz zostanę ograny i o to chodziło. Cztery w linii zrobione, tylko 31 sekund i już ograny. Dzieci to lubią. No, fajne, nawet dorośli to lubią, albo fajnie czasem pograć z dziećmi też. Więc o tyle fajne, że nie wymaga flesza, o, drugi raz rzuciłem, proste. Jak widzicie, tu akurat jest o tyle fajnie, że tu nie ma żadnych rozpraszaczy, nie ma żadnych reklam. Mogę wejść sobie też na pełny ekran i po prostu z tego korzystać. Więc to jest plus też, jak się pracuje też czasami z niektórymi dziećmi, że te przeszkadzacze muszą być ograniczone do minimum i czasami też pod tym względem bardziej szukamy pewnych aktywności niż. A tu gdzieś fajnie jest to zrobione. I moim zdaniem, i do tego jeszcze nie ma żadnych tutaj reklam wyskakujących rzeczy, więc to jest plus. I gdzieś miałem tutaj jeszcze taką strategię. To już będzie trochę bliżej tego, co my robiliśmy na macie w takim świecie też offline'owym. Bardziej złożone. Zgubiony w czasie. I jak dzieci kochają Minecrafta, to pokochają też to. Klikam start. Pierwsza plansza. OK. Widzicie, mamy ludka. Nie mamy tutaj żadnych strzałek, ale taka grafika po prostu związana z Minecraftem, więc sobie tutaj, czyli sześciany, przechodzę, jak już jestem. Dziecko musi otworzyć tutaj ten klucz, więc sobie klika, otwiera, super, i już tam biegnie po to, żeby wziąć kolejny klucz i przejść do planszy. I oczywiście to jest pierwsza plansza. A potem tam zaczynają się też komplikacje, trzeba uważać. Więc Minecraftowe dzieci to. A jest jakaś gra na macie.
Chodzi ci, że na internecie gra na macie? Okej, tak? Ania, no dobra. Na to coś wygrzebię zaraz ze swojej pamięci, bo na pewno są rzeczy. Jakiś skreczu tu na pewno maty. Do pomyślenia. Bo naszej maty nie ma w formie online, czyli tej, którą dostaliście do szkół. To na pewno nie. Ale pewne aktywności tam w niektórych tych grach są zrobione. No, dobra. Okej. I jeszcze z takiej dalej zostaniemy jeszcze chwilę. Analiza, synteza wzorkowa. Ulica Zamkowa ma fajne rzeczy. Dzisiaj na tablecie też sobie zobaczymy jedną rzecz. To jest dla dzieciaków, no, które tą analizę, syntezę, orientację przestrzeni jeszcze tam muszą sobie poukładać. I mamy Elmo, mamy tego Grovera, no i trzeba po prostu, dziecko musi ułożyć sobie drogę, która łączy jedno z drugim. Tak, tak to działa. Nie będę tego łączył. Tutaj jest skrót do tego, chociaż dobra, ambitny będę. Chyba się uda. No tak, poszło, jest. I Elmo startuje, i potem jest kolejna plansza, więc w ten sposób też proste rzeczy, wybór, decyzja. Pewno, że tak. Ok, zamykamy. I biegniemy sobie dalej. Świat. Dobrze, świat pamięci wzrokowej jest. A link do. Już wrzuciłem link. To jest ten link tutaj u góry, ten bit. Jeśli się nie pomyliłem, oczywiście. Zaraz sprawdzam. Nie, dobrze, dobrze, to ten link. Proszę bardzo. Biegnę sobie dalej. Ok, pamięć i memory. Ciach. Proszę bardzo. Shepard Software. To w ogóle też jest taka strona, na której można znaleźć całkiem sporo. Widzicie? Teraz mam prośbę o to, żeby włączyć wtyczkę Flash Playera. To akurat jest flashowa rzecz. Ale ja tą wtyczkę sobie tutaj uruchomię. Klikam i zezwalam. Mam zainstalowanego. Gdybyście nie mieli zainstalowanego, to będzie was prosił i mówił, że do 2020. I to też bardzo lubiłem. Zawsze chcę jeszcze powiększyć. Znaczy, ja to lubiłem. Dzieciaki to lubiły w sumie, ale ja też lubiłem to, bo to działało. Po prostu, może tak. O, że jest, pojawia się i znika, nie? I trzeba dobrać pary. Ciach, ciach. W ten sposób. I kolejny poziom. Czyli takie memory, ale trochę inaczej. W zasadzie, że jak trochę płytki z maty odsłaniamy i przykrywamy na tej zasadzie. Więc potem jest tego coraz więcej. O. O, jeszcze nieźle. Dobra, i jeszcze więcej. I idziemy w górę. Dobra, tego już nie podejmę. Więc prosta pamięć, prosta też pamięć wzrokowa. To też nam się tutaj przydaje. Okej, lecimy sobie tutaj, tylko to sobie zaznaczę. Bo ja tutaj, jak teraz, to sobie kupuję rzeczy ze swojego spisu treści dużego, który mam dzisiaj. Idziemy. I to FunBrain to kolejna strona. Możemy sobie tłumaczyć. Ktoś chciał, to od razu na polski tłumaczymy. To, co się da. Ciach. Otwieraj się. I to akurat będą kształty, dopasuj kształty spadające z nieba. O, jest. Zagraj teraz. Znowu sobie powiększam. Tu, jak widzicie, więcej jest tego, co nam wyskakuje. Zamykam. Ok. Proszę bardzo. O. Okej, okay. No i one, muszę je w szeregu ustawić w taki sposób, żeby nam to zadziałało. Czyli o, zielony musi przejść tutaj, o, czerwony tam, żółty tam, pięknie. I powinienem zdążyć.
ale coś z tym, żebym zdążył to słabo. Jeszcze chwila. O, nawet chyba się udało w ostatnich sekundach. Więc prosta rzecz. Jakie są kształty? Można sobie te kształty ponazywać, a potem je po prostu klikając odpowiednio porozmieszczać, żeby odpowiadały temu wzorowi, który mamy tam u góry, który nam się tam pojawia. Dobrze, to sobie później. To był FunBrain, więc jeszcze wejdziemy sobie do FunBrainu i skorzystamy sobie z dwóch linków, które od razu tutaj też wkleję. Proszę bardzo, ciach, enter i wchodzimy sobie w świat tutaj naszego. Że będzie też, tak jak były ustawianie tutaj wzorów, to tu też będzie dopasowanie wzorów oczu do odbicia w lustrze, czyli żeby ono było takie samo. Żeby ono było takie samo, to akurat działa bez flesza, więc to jest plus. Jest, zagraj teraz. Widzimy, że mamy potwora. Jest potwór i ten potwór w lustrze. Ok, trzeba mu zrobić takie same oczy, żeby był zadowolony. I znowu mamy trochę z pracą z maty, mamy górę, dół, mamy środek, więc tutaj wiemy, środkowe oko musi nam. I teraz środkowe i górne. I okej, wszystkie oczy są otwarte. I tutaj hops, hops, dolne. I to mamy. I jeszcze jedna rzecz, którą pokazałem, to jest coś z gwiazdami. Tylko, żebym, wiecie, że nie pamiętam teraz. Zobaczę to sobie, przypomnę. Zgwierz gwiazdy. A, gwiazdy, które, okej. Chodzenie po drabinie, więc znowu trochę kierunki w taki sposób, żeby zbierać gwiazdy, które się pojawiają na niebie. Więc trochę lewo, prawo, góra, dół. Bardziej góra, prawo, lewo, bo w dół raczej nie będziemy chodzić. Więc okej, zróbmy sobie full screen. O, można zrobić full screen. Wtedy znowu znika sprawa wszystkich mieniących się reklam. Wchodzimy sobie i zaczynamy sobie klikać. Musimy uważać. Jak przemieszczam się, to muszę uważać na satelitę, bo satelity mają to do siebie, że zrzucają zrusztowania. Są takie bezwzględne. O, tam jest gwiazdka, więc muszę iść sobie w prawo i mam nadzieję, że zdążę przed satelitą. No zdążyłem. Pierwsza gwiazdka zebrana. No to teraz w którą stronę? W lewo i tak dalej, zrobione. Zamykamy sobie. Więc to są te dwie rzeczy, które przed chwilą umieściłem. Dobra. Jak już mieliśmy prawo, lewo, czyli już tak troszeczkę w stronę naszego świata związanego też z programowaniem, z zabawą z matą, to tutaj kolejny link. Prawo, lewo, otwiera się. Proszę bardzo. I to już jest coraz bliżej też programowania, bo należy poruszać się w labiryncie. I mamy tutaj możliwość sterowania tym obiektem, czyli duszkiem, tym sześcianem czerwonym, po to, żeby doszedł tutaj do X-ów. Reklam tu nie ma, więc fajna rzecz. Porusza się, porusza, porusza. Możemy też później. Różnymi drogami, więc też fajnie jest więcej rozwiązań. Idziemy. Jest. Jesteśmy w domu. I kolejne. No, ok. I pierwszy punkt zdobyty. Będzie zaraz kolejna plansza. No. Czekamy na kolejną planszę. A w tym czasie kolejna rzecz. To już jest, żebym się nie pogubił. Dobrze. To sobie schowam tam. I teraz przejdziemy trochę w świat przyczyny i skutku. Jeszcze. Strzałka w prawo.
O, super, bo ja jej nie widzę, bo miałem zasłoniętą tą strzałkę w prawo, tym, że widzę wasz czat w tym miejscu. Dziękuję, Aniu. Super. To jest to. O, i widzicie, pojawi się kolejna, nie oszukuję, naprawdę będzie kolejna plansza do wykorzystania. Dobrze. I teraz kolejny link. Hops. Hops. Jesteśmy. Kolejny. Jeszcze raz kodę map, ale to już z innej opowieści. Przyczyna i skutek. To jest o tyle fajne, że trochę takiej magii się wkrada w to. Trochę zjawisk fizycznych, bo mamy tak zwany zaczarowany ołówek. I to się zawsze dzieciom podoba. No bo to ma się taką super moc trochę, jak w bajce z zaczarowanym ołówkiem. Że można rysować kształty. Bo tutaj jest przetłumaczony na język polski i celem jest poruszenie czerwoną piłką, rysować kształty po to, żeby wprowadzać ją w ruch. Więc piłka, ta czerwona tutaj, musi dotrzeć do flagi. Takie jest zadanie. Więc spróbuję narysować duży okrąg. Jak jest, on spada i dzięki temu takie czary, że wprowadził tę czerwoną tutaj kulkę w ruch. Więc jak widzę, mam też ograniczoną liczbę zapasu mojej cudownej kredki. To widać w lewym dolnym rogu. To sobie rysuję jeszcze to i zobaczymy. Może się uda. Udało się. A dalej już skomplikowane, coraz bardziej. I rysujemy sobie po prostu. Więc to takie jest obszaru trochę jak działa świat fizyki, ale to jest przyczyny i skutku, następstwa może bardziej. No i przy okazji jeszcze mamy też ręka oko, czyli koordynacja wzrokowo-ruchowa. Spokojnie też, o, zróbmy, bo można też robić jakieś takie podważniki na przykład. O, może to chyba nie wyszedł mi ten podważnik. Spadłem w przepaść. Więc to działa i teraz z obszaru jeszcze przyczyny i skutku. Kolejna rzecz. Profesory, otwieramy. Już w tym czasie wklejam linka. Otwieraj się, już się otwiera. O, i tu też podobne. Zasada, że mamy pewną mechanikę, mamy planszę. No i zawsze chcemy, żeby ten niebieski klocek, żeby on dotknął niebieskiego. No to musimy zlikwidować te dwa klocki. Jest, udało się. Super. I kolejna rzecz. Chcemy, żeby niebieski tutaj, więc z której strony muszę obniżyć naszą podporę, z lewej czy z prawej? Więc tu też jest podejmowanie decyzji i przewidywanie tego, co się wydarzy, więc takiego następstwa. Jak widzicie, jest to też czyste, tutaj żadnych reklam nie ma, jest to na HTML-u 5, nie ma flesza, więc to jest duży plus tego. O, co ja tu mam zrobić? Ha, wyzwanie. Że nie wiem tego. Jakieś kombinacje. Trzeba by pogłówkować, ale to chyba nie czas na to. Więc rzucam wyzwanie, kto przejdzie poziom trzeci. Kto przejdzie poziom trzeci. Dobrze. I tu jeszcze mamy jeszcze dwie rzeczy z takich następstw. Jeszcze jedna krótka, a druga będzie trochę dłuższa, ale fajna. Rzecz, którą też robiłem z uczniami, którą bardzo gdzieś tam sobie chwalę, ale z Muzeum z Chicago, Muzeum Nauki z Chicago. Ale jeszcze to nie to, bo teraz znowu jeszcze trochę z rysowaniem i z następstwem można zrzucić niebieski klocek. No można spróbować, no. Można. I tutaj rysuje się linię, jak widzicie. Rysuje linię. Linia ma doprowadzić piłkę do pudełka. Jak ją zrobiłem, że jestem ready, klikam zielone, nie dałem linku. I to też jest z tej serii, kiedy HTML5 i no problem, żadnego flasha. Lecimy sobie dalej. Kolejne. Więc to jest teraz taka seria trochę następstw tego i też rozumienia trochę praw fizyki. Więc też taka zabawa. Są też takie, ale to pewnie znacie, rzeczy, że sypie się cukier z góry i trzeba narysować linie, które spowodują, że cały cukier przesypie się do jakiegoś
pojemnika, do jakiegoś miejsca. I to jest o tyle fajne, że nie rozsypiemy sobie tego cukru w kuchni, ponieważ nie marnujemy jedzenia, to wszystko dzieje się na ekranie komputera. No i ta rzecz z tego, chyba z Chicago, zaraz się okaże. Tak, z Chicago, z Muzeum Techniki i Nauki. Taka historia prosta, fajna, z robocikami, ale tu już tak, już flesza chcą, więc tak, już będzie flesz. Widzimy, już tu mały tańczy. 50, tak, procent, bo tam troszeczkę musi się tego wgrać, ale warto jest tego, żeby to wgrać i żeby też pokazać. Ok, nowa gra. Nowa gra, to intro sobie, oczywiście w nocy roboty się obudziły i tam pomagają innym robotom, ale to pominę. I mamy tutaj pięć wyzwań. Lecimy, lecimy. Klikam. No, zacznij. Ok. I tutaj znowu troszeczkę i z następstwem, trochę z prawami fizyki, bo musimy, ten mały robocik musi tutaj to urządzenie po prostu zdobyć. I żeby to zdobyć, to musimy po prostu. O, fajnie, Reniu. Gratuluję. Super. Cieszę się, że musimy klikać sobie prawo, lewo, ale to nie wszystko. Bo musimy zdecydować, co nam pomoże wejść tutaj. Czy nam pomoże na przykład ekierka taka, czy nam się uda, czy nie. No, jasne, dla nas pewnie jest to widoczne, że to się nie uda. Niestety, ale dla dzieci to może nie być takie oczywiste. Więc takie eksperymenty troszeczkę też z fizyką. O, i tutaj jest wytłumaczone, tak, tu jest język angielski, tego się nie da przetłumaczyć, ale rozumiemy, o co chodzi, że tutaj chodzi o ten kąt. I lecimy, lecimy, lecimy. Tu nawet można spacerkiem, ale można też bardzo szybko zdobyć i przychodzi się do kolejnych muzeum nauki i przemysłu, industry, Chicago. Takie rzeczy. I to naprawdę, wiecie, chyba w 2006 roku już się tym bawiłem. A dalej wygląda to dobrze, czyli broni się. Oprócz tego, że ma flesza, mam nadzieję, że przerobią na HTML-a piątkę. Potem są jeszcze kolejne zadania. I te ludziki są słodkie, więc dzieciaki też je polubiły, te, które się z tym zmagały. To znowu lewarki, wiecie, znaczy taka pochylnia. Prawo, dół, góra. Ok, to z takich rzeczy związanych trochę z następstwami. A teraz pokażę Wam rzecz, z której najczęściej korzystałem, którą bardzo, bardzo lubię. To jest strona abcy.com. abcy.com. Cześć, Basiu. Ponieważ widzę, że ktoś nowy też dochodzi, to ja zrobię taką chwilkę, jak to się nazywa, przerywnika. Tutaj wyłącz się. Ja dalej jestem człowiekiem mówiącym. Mam nadzieję, że. Ach, nie to okno. Przepraszamy. Pomyliłem się, ale to nie szkodzi. Na chwilę wrócę w takim razie ze swoją wizją. Sprawdzę, czy. O rany, jesteście. Jak was dużo. To słuchajcie. Ponieważ kilka osób doszło. To już daje ankieta, na której należy się zapisać, że jesteście tutaj z nami, szczególnie za programie przyszłość. No, te ludziki z tej łodzi, wróć, z Chicago są fajne. Tak. Trzeba pogłówkować tam. I potem wiecie, można też, ale to w realu, w realnym świecie, spróbować zrobić takie zadania, wiecie, z ołówkami i z tymi rzeczami, które tam są. Też można sobie to przetestować. Więc dałem ankietę i daję też zaświadczenie. To jest to kolejny raz. Ludziki z Łodzi też są super. Dzieciaki świetnie na niedzielę po webi dla dzieci. Super. O, okej. Okay. Już pokazywałem dzieciakom. Mogło tak być. No. I dobra, dobra. To dałem linki do webinaru. Okej. Okay. A teraz chciałem jeszcze przejść do ABCY.
Tylko tutaj sobie narozrabiałem oczywiście i zamknąłem nie to, co trzeba. Już wchodzę z powrotem. Dobra, ABCY. ABCY.com. To jest taka moja ulubiona strona. Pokażę Wam tylko kilka aktywności, takich trochę jednak z rejonu przybliżającego do kodowania. I już odpalam proces udostępnienia ekranu. Tak, tutaj. Otwórz aplikację jeszcze raz. Otwórz. Ona się otwiera. Aplikacja. O, super. A wyłączę swój widok. Może będzie lepiej wtedy. No. Ekranie. Pojaw się. Renata pisze, to może widzicie już ekran, a ja tego nie wiem jeszcze. Czasami też się tak zdarza. O, to super. To ja biegnę dalej. Biegnijmy dalej. Więc to jest ABCY, no amerykańska, wiecie, nomenklatura, nie? Ja mogę zrobić szutmarny język polski. Więc widzicie, wtedy zrobiło się stopień pierwszy, drugi, tak? To przedszkole. Ale matematyka jest o tyle fajna, że jest uniwersalna, więc jak widzicie sobie w jedynkę na przykład, to zobaczycie tutaj sporo dodawania. O, wchodzę. Matematyka pierwszej klasy, nie? Porównywania liczby. Pokażę Wam taką jedną rzecz moją ulubioną, ale zanim to zrobię, to te obiecane. O, Robot Island 2. OK. Tak, tłumacz już się włączył. Troszkę tłumaczy niektóre rzeczy. Bardzo, bardzo to lubię i gdzie mam ten, tutaj mam te zasoby, ok. To będzie prosta rzecz na początek, zacznijmy od takich prościutkich. Sortowanie i liczenie, dwie aktywności z takimi robaczkami, które przez chwilę, gdzie go uruchomić, aha, ok. Tłumacz uruchamiamy dwoma, jak mam Chroma, to dwie rzeczy, albo mi się tutaj w prawym górnym rogu, pod tym minimalizowaniem, tą kreseczką, jest coś takiego, że widzę jakieś takie dziwne literki, szaro-białe i jest przetłumacz tą stronę. I wtedy tutaj klikam polski i on już to zrobił, albo jak tego nie ma, nie widać okno zasłania. Bo właściwie powinniście widzieć tylko mój ekran, okienko KJ. Oha, to u Was pewnie to jakoś inaczej, ale dobra, to w prawym górnym rogu jest, jak wejdziesz sobie, to jest przetłumacz tą stronę. A jeśli się nie da, to czasem można też zmusić trochę. Ja przesunąć myszką w dół. A, dzięki, że pomagacie Ani. To możecie sobie kliknąć prawym przyciskiem myszy i wtedy jest przetłumacz na język polski. Jest wstecz, dalej, odśwież, zapisz jako, drukuj, przetłumacz na język polski. Klikam i ją wtedy tłumaczę w ten sposób. Ale dziękuję Wam bardzo, że sobie pomagacie. Jesteście rewelacyjni. Więc tutaj będzie prosta rzecz, też spokojnie. Jak ktoś radzi sobie z myszką, to sobie tutaj poradzi bez problemu. Dobra, tu już widzicie trochę reklam, ale i tak warto. Tak warto, otwiera się 100%, proste sortowanie, mamy te robaczki, lecimy, przeliczanie i porównywanie, mamy słoiki, do słoików po prostu wrzucamy te stworki cudownie, tutaj, ej, wskakuj, no, chyba nie jestem lepszy w skakiwaniu, o, teraz skoczył, jest do słoika i wskoczył. Trzeba na słoik, widzicie? I to jest dość proste, no ale mamy też dzieciaki z różnymi potrzebami, więc spokojnie mogą sobie powrzucać te sympatyczne tutaj, też sobie mogę to powiększyć, te sympatyczne stworki. To jest jedna rzecz, ale to nie koniec z sympatycznymi stworkami dzisiaj, bo jeszcze mamy bardzo podobne. Ciach. Wrzuciłem. Klikam, umieszczam. Mamy coś takiego. Otwieramy sobie.
I tu będą próbówki, o ile się nie mylę, takie cienkie albo wazony, albo jak to nazwać. Jakoś tak. Ciach, ciach. Play, start. O, biegniemy sobie. Ciach. O, tak. I wrzucamy sobie je, a potem one też, to jest. A, to chyba tu ten kolor. Tak, już ci wrzucam. Wrzucam, wrzucam po kolei. Więc proste, a potem będzie przeliczanie i też pytanie. Jeszcze, okej, przetłumaczę to na. To się nie da. O, tego niestety nie przetłumaczymy. Ktoś tam coś napisał? Nie, teraz łatwo. Okej, okay. I później nie będę tego robić, bo zajmie mi to wieki, ale jest pytanie, ile jest ich razem, ile jest w poszczególnych kolorach. Więc mamy tutaj proste sortowanie też po prostu takie. Z tematów nas interesujących, troszeczkę programistycznych, to takie wprowadzenie delikatne do sortowania, a teraz to będzie dopiero w temacie algorytmów. Specjalnie używam takich słów, jak są takie proste rzeczy, żeby je trochę rozbroić. Tak, tamto to było sortowanie, a teraz będą algorytmy i sekwencje. Jak dobrać kolejny element do naszej sekwencji? Daję linka kolejnego, czyli po prostu wzory. Wzory od lewej do prawej. Klikamy sobie. Ciach, ciach, ciach. Jest. I oczywiście, proszę bardzo, wskakuj tu. I po kolei musimy sobie ustawiać od lewej do prawej wzory zgodnie z pewną regułą, którą należy dostrzec. Więc jak widzicie, to już Wam się gdzieś tam, mam nadzieję, wiąże też z programowaniem, z sekwencjami i prosta aktywność, ale ma w sobie już te elementy na takim podstawowym poziomie. I jeszcze tu mam buziaka, baksa, mam. No, bo potem to jeszcze tutaj po prostu jest matematyczna opowieść ABCY, też z tymi robaczkami. A specjalnie wybrałem matematyczną, bo taka najbardziej moja ulubiona aktywność ABCY, którą lubiłem i też powiem dlaczego, to jest właśnie związana z matematyką. Zaraz wam ją pokażę, ale zanim to zrobię, to jeszcze tutaj liczby z tymi stworkami po prostu. Play, start. O. Okej, dodajemy do 5 przecież. Nie będziemy przegrzewać naszych procesorów dzisiaj. Okej, no to ja poproszę jedynkę. Chodź, stworku. Tak, już cię wrzucam. I on przejdzie ten. No, wskakuj. Wydaje taki dźwięk, jakby mu coś robił. Naprawdę jest ten delikatny. Idzie i mamy piąteczkę, i to jest to. Aha, no tak. W tym ABCY to jest naprawdę świetna rzecz, tak. I jeszcze jak gdyby, no full screen jest niestety płatny, ale to wszystko, co pokazuję teraz, jest bezpłatne i można sobie zawsze powiększyć ten ekran. Teraz chciałem pokazać tylko chyba w trzecim gradzie jest to, bo oczywiście sobie chyba tego linka nie skopiowałem. A jak mogłem to? A jest, moja ulubiona w spisie treści. A jest, widzicie, jednak skopiowałem. Sam siebie czasem zaskakuję. Okej. Okay. Mamy to. Dlaczego ją lubię? Pewnie zaraz będziecie wiedzieć, wy nawet odpowiecie na pytanie, dlaczego ja lubię tą aktywność. To jest aktywność po prostu na zadawanie, ale ona ma coś w sobie fajnego. Trzeba wyczyścić liczby poprzez to, że jest, do siebie dodajemy. Już, uciekaj. Ok, mamy tu liczbę jakąś u góry podaną. Tak. Już to przeklikuję. Mam liczbę 6 i muszę połączyć ze sobą liczby, dowolnie jak położone ze sobą, ale żeby były po prawej albo po lewej stronie, góra, dół, w taki sposób, żeby osiągnąć liczbę 6. I jak tu jest gwiazdka, to dostaję za to więcej punktów, więc 4. No już niestety znikłem. A, play. Widzicie? Nie kliknąłem play, a gadam. Przepraszam. To powiększenie ekranu. 6, więc tu jest gwiazdka. 3, 2, 1. To teraz powiedzcie mi, dlaczego lubię tą grę? Co ona w sobie ma i co ma w sobie też takiego fajnego z metodycznego punktu widzenia, też jeśli chodzi o programowanie.
Może ktoś z Was tam. O, choć super. Okej. Okay. A jak nie, to oczywiście ja Wam zdradzę, dlaczego lubię tą grę. Nie będę taki. Dobra, już tak liczę. Coś mam problem z liczeniem, jak widzicie. Żeby było 8. Okej, okay, wyjaśnię, co zrobić. Pewno. Jak jesteśmy w tej grze, to tutaj u góry mamy target number, czyli liczbę, którą chcemy osiągnąć i w tej liczbie dodajemy do siebie. Czyli muszę połączyć ze sobą położone obok siebie bloczki z liczbami, żeby osiągnąć tą wartość. To tu jest liczba 6, więc mogę połączyć 1 plus 4 plus 1. Mogę też połączyć tutaj 1, 4, 1 mam. Właśnie to jest, już trochę odpowiedziałem na pytanie. A teraz 10, no to tylko jedna możliwość. Ok, udało się. Teraz nabiję mi punktów. Następnie. Więc już Aniu pewnie myślę, że jasne. A lubię tą liczbę dlatego, tą zabawę, tą grę, że ona daje więcej możliwości. Że jak mam liczbę 9, to nie jest tak, że mam tutaj tylko jedno rozwiązanie. Tylko tych rozwiązań jest więcej. I to jest super. Że rozwiązań jest więcej i to też jak w takim programowaniu na takim poziomie, ale też w tej metodyce matematyki, że właśnie o to chodzi, żeby tych rozwiązań było więcej, żeby było więcej możliwości, żeby nie było tylko jednej pokazanej drogi. To jest coś, co... No właśnie, a matematyka jest świetna wtedy, jak traktujemy ją trochę jak zabawę. Jak jesteś blisko kodowania, Aniu, gdzieś tam, no to też jesteś blisko matematyki i to się z sobą fajnie łączy. I jak właśnie to, że możemy się mylić, możemy odkrywać różne ścieżki, tutaj jest taka fajna, fajna rzecz. Dobra, to odkryłem przed Wami moje ulubione ABCY. Jest ich tam więcej, ale dzisiaj też to nie ten temat, żeby wejść tu w świat matematyczny taki bardzo. Tak, więc wychodzimy z naszego tutaj, z naszej matematycznej opowieści i wejdziemy sobie jeszcze tutaj, sobie jedną matematykę odkryłem. Jak to sobie zaznaczyłem, to musiało być coś ciekawego, coś czego nie znałem, coś co odkryłem, Starfala, więc zobaczymy. O tyle jest to fajne. A, wiecie co tu jest? Tu są jedności, dziesiątki i setki. I trochę jak liczydło, nie? Że do zbudowania robota wykorzystuje się, widzicie, system dziesiętny, po prostu utrwalenie, więc dlatego to wrzuciłem, bo mi się to spodobało, że mamy tak, że 10 dziesiątek to jest stówka, mamy robota, który jest stworzony z tych robotów i znowu ukryłem sobie strzałkę. Ok, i widzimy, że tu jest 6, nie znamy szóstkę, tak. Potem mamy dwie dziesiątki, mamy jedną setkę i jak nam daje to liczbę. Jakoś mi to przypadło bardzo do gustu. A potem jest tego więcej, czyli gdzieś tam system dziesięczny na konkretach, no to też się przydawało, bo jak się teraz, ja z tym nie pracowałem, ale sobie tak wyobrażam, że jakbym miał to po prostu w jakiejś gabinecie czy gdzieś, to bym mógł mieć też te klocki i okej, mamy tutaj, a potem układamy sobie też na konkretach, dotykamy sobie tego, więc to mogłoby fajnie zadziałać. To tak jak zeszliśmy trochę do matematyki. Okej, i wyszliśmy z ABCY, zostawiamy to, nie idziemy dalej. A teraz troszkę jeszcze takich zabaw znowu i ćwiczeń związanych właśnie z kognitywnym, no z poznawczymi umiejętnościami. Okay? To jest też nowa rzecz, którą sobie znalazłem, przygotowując się i tylko kilka rzeczy sobie zobaczyłem. Nie znam wszystkiego, ale o tyle fajne, że tu chyba nie potrzeba, zaraz to sprawdzimy, nie potrzeba flesza, więc wchodzę sobie tutaj w liczby, otwieram, jak widzicie, bez flesza, bez reklam, więc to jest fajne pod tym względem. A, tłumaczenie, oczywiście. O, już jest po polsku, włączyłem tłumaczenie. Umieść kolorowe kulki zgodnie z przykładem, czyli trzeba je odpowiednio tam poprzemieszczać. No, okej, zróbmy tak, co tam miała być, czwórka miała być na dole. I tak muszę to tutaj, no. Wrzuć się tu. Ok. I przestawianie, czyli wiecie, manipulowanie, układanie zgodnie z... No wskakuj.
Skakuj. Nie chcę wskakiwać. Bunt. A czwórka? O, wystarczy położyć na dole. Ok. I nad nią. I wtedy jest w porządku. Nie, to nie wrzuca się tak jak tych robaczków. I widzicie, mamy. I kolejne będą do rozdania czach. Więc to gdzieś tutaj. Trochę jak ta wieża. Oj, halloumi? Nie, halloumi to jest ser. To taka wieża z kolorami, którą się układa. Wiecie, z tych krążków. Na tej zasadzie. Więc dobra, wracamy sobie do domu. Stop. Chciałbym wejść do domu. Z powrotem. Cofnij, cofnij. Okej. Okay. Hanoi, dziękuję. Tak, to nie jest ser. Krystyna, dziękuję za pomoc. Grey. Okej. Okay. Okej, okay, to jest akurat angielski, ale można przetłumaczyć. Gdzie jest tłumaczenie? Tutaj. I imiona też sobie przetłumaczymy, mam nadzieję. Bo, okej, okay, mamy Julię i to jest już mocniejsze. Feliksa, Cecylię, może teraz Józef nie przetłumaczył. Amelia, Furman, nazwisko takie w sumie. Dalila, no, zdarza się. Kai. Jest tego dużo. Pewnie wyzwaniem będzie nawet dla mnie. Ale jak mamy wybitnych, to była Julia. Dzięki, dokładnie. Julia. Wow. Ania, piszesz bardzo szybko. To już wiem. To był przecież Felix. Tak jest. I tak dalej. Lecimy. To taki dźwięk. Ja nie wiem. Dzięki. Razem damy radę, myślę. I w ten sposób. Jak macie dzieciaki, które mogą rozwijać swoją pamięć, bo mają takie zasoby, że to dla nich błahostka, to możecie im to podrzucić. Tak, Kai. Okej. Okay. Przeklikamy to. O, tu pamiętam, tu była. Nie pamiętam. Izabela? Nie, 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 nie. Amelia. Amelia. Kai. O, Amelia, dobra, udało się. Józef, no przecież. A, to był Furman. Dobra, koniec tego. Wracamy tutaj. I jeszcze było coś sobie tutaj. Jest tego więcej, na pewno. Rozpoznawanie kształtów. Tutaj mamy też, ok, przetłumaczmy sobie to, żeby było widać, czemu to służy. I macie podzielność uwagi, kontrola reakcji, koncentracja, pamięć krótkotrwała, uwaga, rozpoznawanie wizualne, przepraszam, link, jasne, daję link. Więc gdy będziecie chcieli, to możecie sobie to porozpoznawać. Albo kiedyś w klasie też, i wiecie, jak robiłem z ABCY, no przecież nie byłbym w stanie tylko sam rozpoznawać wszystkie gry w ABCY, jak było ich dużo. Ktoś musiał wypisać te dzienniki rewalidacji. Czyli ja, no to dzieci też rozpoznawały sobie jakieś gry i potem ćwiczenia i pokazywały je potem klasie, nie? Czyli że to oni byli tymi, którzy rozpoznawali i byli potem przewodnikami po tym świecie. Po prostu. Aha, tłumacz, tłumacz, tłumacz. No, zapamiętaj sylwetkę. Zapamiętaliśmy sylwetkę i widzicie, to trochę jest jak takie karty też czasami, nie? Rozkłada się, prezentuje się kartę i potem trzeba tą sylwetkę znaleźć. Więc jak widzicie, takie online'owy po prostu gabinet, też trochę terapeutyczne, a troszeczkę rozwijający właśnie umiejętności poznawcze, rozróżnienie kształtów. Więc jest tu na pewno więcej dobra, ale nie będziemy sobie teraz tego tutaj wrzucać. Polecam. Fajna rzecz. I jeszcze jedna rzecz z takich właśnie znalezisk świeżych. Już tutaj umieszczam. I przejdziemy sobie zaraz do świata aplikacji. A, o, fajny pomysł. Dzięki, Joanna. Wow, to jest super. No widzę to. W sensie tak, żeby oddać ciałem też tą pozycję. Dobre, dobre. Zapamiętajcie. Fajne, biorę. Dziękuję. Start
Playing it's free. No tak. Aha. Już tłumaczymy. Widzicie, jak zachęcają? Zacznij grę. Jest za darmo. Ja sobie gry, trening mózgu, łamigłówki. Wejdźmy tu. Wszystkie gry. Że moje dzieci? Ja teraz tu mam dzieci w całej Polsce przez te online. Ale wy też jesteście. Aha, że wy jesteście fajną grupą. No to ja wiem, że wy jesteście fajną grupą. Wiem. Pamiętam, jak raz mnie wywaliła, abyście na mnie czekali. To już mówi, że tak, że widać, że już jesteśmy z sobą jakiś czas. W sensie nie tylko ze mną, ale w ogóle z tymi naszymi cyfrowymi dialogami. Bo już jesteście przyzwyczajeni, że takie rzeczy się zdarzają po tym, że po prostu czasami człowieka wyrzuca i potem, no, zwinność, no, uruchomcie się. Hej, hej. Jeszcze raz. Już przetłumaczyłeś. A gdzie są aktywności? Tak jest. Jesteście fajną. Nie chce ze mną gadać. Czy komuś to mówi? Bo on ze mną nie chce. Zacznijmy grać jeszcze raz. O, teraz. Kliknąłem start i się udało. Uff, całe szczęście. Dobra. Tu widzicie, jest trochę zamkniętych, bo jest temat związany z płatnościami, ale spokojnie, są też rzeczy, które są otwarte. Ja wam chciałem pokazać te, które ja już sobie teraz przetłumaczę na język polski jeszcze raz. Te, które sobie już przećwiczyłem. Wiecie, że nie pamiętam, które to były. Chyba tutaj. Okej. Okay. Tak, już wiem. Dobra, mamy to. Czy zdjęcie pasuje do tego, które było wcześniej, więc start i trzeba zaznaczyć, tak? Okej, okay. Że nie. Czyli proste, a teraz nie. Tak. Więc prosta rzecz. Trochę na refleks też. Takie samo, okej. Okay. To zostawiamy. I teraz przejdziemy sobie do świata naszych aplikacji. W sensie teraz udostępnię mam widok mojego tabletu. To jest ten sam tablet, który wy macie. Więc na pewno na waszych tabletach to, co pokażę, będzie możliwe do zainstalowania. Już wchodzę sobie. Jak to nieosiągalne? 192, 168, 1, 2, 3, 8, 0. A, start. Rozpocznij teraz. Jeszcze raz. Odrzuciło mi połączenie. Próbuję się połączyć, żebyście zobaczyli mój tablet. A, oczywiście. Nie 9, tylko 8. Przepraszam, mój błąd. 8.0. O, i teraz widać już mój tablet. Proszę bardzo, to jest tablet. Ojej, właściwie to się nie da tego tak zrobić, ponieważ jak ktoś chce, to i tak nagra. I zrobi zdjęcia. Nie ma takiej opcji, ponieważ nawet nie mając funkcji nagrywania, ja mogę zainstalować, mam zainstalowany program, który nagrywa z ekranu i mogę zrobić screeny, więc to jest kwestia umowy, etykiety w ten sposób. Nie zabezpieczysz tego. Tego się nie zrobi. Przynajmniej nic mi. No to jest niemożliwe. Tak mi się wydaje. Chociaż numerycznie możliwe, ale na pewno nie ma takiego narzędzia. Dobra, mamy to. I teraz mam tutaj taką dolinkę. Jest. Trochę, jak ten czas biegnie. Dobra, przyspieszamy. Troszeczkę. Chociaż i tak tempo jest dość duże. Więc okej, tu jest. No, pokaż się. Otwarłem przecież. Zoom pozwala nagrywać moderatorów. O, widzę, że. O, już jest widoczne. Dobra. Mamy aplikację. Już wam daję linka. Proszę bardzo.
Tak. Proszę bardzo, kopii. Można, tak, i można też na pulpicie, no. Właściwie nie, to trzeba się umówić, jak gdyby. A rozumiem, że jest problem, bo ktoś nagrywa, a nie chcemy, żeby było nagrywane. Albo nie brać screenów. No to jest niemożliwe, bo każdy może zrobić screen. Tak jak ja bym nie nagrywam to, co teraz mówię, ale też jakbym nie nagrywał, to wy też moglibyście zrobić screen albo nagranie, więc nie przeskoczymy. No, z poziomu osobistego mojego komputera. Chyba, że. Dobra, lecimy. A jak Ania źle zrozumiałem, to po prostu napisz mi maila, to i zawsze możemy gdzieś jeszcze to indywidualnie przegadać, o co ci chodzi, bo mogłem nie zrozumieć. Więc już widzicie, wchodzę sobie w gry, tu jest tego mnóstwo. Logika, proszę bardzo, ale bardzo fajne są. Bardzo fajne. Nikt nie działa. Dobrze. Widzicie? Łączy się, aha, bo tu jest spowolnienie teraz. Spowolnienie i trzeba wskazać synteza, tak? Czyli o, ten środkowy jest, nie? I znowu synteza. Jest tutaj dużo fajnych ćwiczeń, bardzo fajnych. Bardzo. I już sobie sprawdzam. Tak, środkowy, dokładnie. Link nie działa. Już to sprawdzamy. W sensie, już sobie sprawdzam tylko u siebie, czy jest w porządku. Okej, tak, pewnie coś źle wkleiłem, więc proszę, jeszcze raz, to jest ten link, w którym byliśmy. Wracam do widoku ekranu. Dobra. Teraz Brain Plus, to podobna aplikacja, też na rozwój umiejętności poznawczych, tylko żebym go tutaj. Okej, zobaczcie, o, to co mi się podobało. Tutaj. To jest, wiecie, przesuwanie, znowu te następstwa, które mieliśmy. Dobrze? Następstwa, które mieliśmy, nowicjusz, na pewno, że nowicjusz. To znacie. Na pewno znacie takie aktywności, że trzeba poprzesuwać to w taki sposób, żeby ten czerwony wyszedł tu, na tej zasadzie. Więc wracamy sobie z powrotem. Potrzebny jest link do tego, więc zaraz będzie. Ale to, co mi się jeszcze podobało, to tak szybko pokażę, to na pewno nie Sudoku, to znacie. O, to było fajne. Normalne, ciach. I na zasadzie już też jak z tymi kropkami, nie? Że łączymy, że mamy tu plus, aha, mamy tu plus jeden i teraz też jest więcej rozwiązań i musimy, żeby obok siebie były przynajmniej trzy, więc jak tutaj mam plus jeden, klikam na trójkę, trzy, jeszcze raz klikam trójkę, to te piątki znikają. I tam się dzieje sporo, bo to przedstawienie dużo, dużo daje, więc nie będę wchodził bardziej i dalej w tą opowieść. Tylko potrzebujecie linka Brain Plus. Już. Brain Plus. Gdzieś go. Dobra. Zróbmy tak, żebym tutaj się skupiłem. Przyznaję, gdzieś link mi się posiał. A żebyście mieli to samo, to jest właśnie to. Proszę bardzo. Na żywo znalazłem linka. To jest link do tej, i tu widzicie te aktywności. Fajne są. Też tutaj na przykład te kształty, żeby się linie nie przecinały. Też po drodze trochę takiej kratownicy, więc fajna rzecz. Dobrze. No to teraz przejdziemy sobie do czegoś, co ja nie znałem, przygotowując się do tego. Nie wiem, chyba że wy znacie, ale już pokazuję. I teraz jeszcze tylko dam wam linka. Bardzo to fajne jest. O, jest. Kids Coding Connect Dots. Proszę bardzo, mamy to. I zobaczcie, znacie? To jest super. W sensie, mi się to bardzo spodobało. Widzicie, trzy zrobiłem. Na czym to polega? Wchodzę trójkę. No i muszę ułożyć kod, który będzie rysował to, co jest po lewej stronie. Więc już wchodzimy sobie w takie programowanie całkiem, całkiem.
Ale też zobaczcie, że mamy funkcję. A ludzie piszą. Ekipa Kingloteki odzywała się na Messengerze. Tak. Nawet w piątek wiem, to nie piątek wieczorem. Chciałem to usunąć. Sio. O, bo mamy funkcję. Tak jak wy. O, znacie. Dobra, to nie robię. Sami sobie to, myślę, ogarniecie. Ale fajna rzecz. W sensie, że naprawdę fajna rzecz do zrobienia. A jednak zrobię, mi się to podoba. Jeden raz, drugi, na trzy razy na pewno. Nie, ślicznie, poszło. I idziemy dalej. I tam po prostu jest tego więcej. I to jest za darmo. Nie ma żadnych natarczywych reklam. To też coraz rzadziej się zdarza w tych aplikacjach. Gdzie te czasy, że nie było tyle reklam? Układamy sobie sekwencję tego, jak nasz ołówek ma się poruszać. I fajna sprawa. Ja nie znałem. A nie jest to Lightbot czy Kodable. A rozumiem, bo Marlena miała. Dobra, to już z tego wychodzę. Sio. Zamykam. I mieliście też code cards, ten samochodzik, to jest bardzo proste, łatwiejsze niż to ołówkowe. Gdzieś to miałem, code cards. Może to. Precoding, tak jest, to. Tylko sprawdzę, czy na pewno to dobry link. Tak, to dobry link, proszę. To screen. Ok, wchodzimy sobie i prościzna, znaczy prościzna. Na początek już tutaj szósta plansza i na początku wiadomo, żeby ten nasz samochód mógł wystartować, to kluczyk dajemy na początek, a potem w węzłach zmieniamy kierunki. Czyli tak jak w Bit by Bit w węzłach zmienia się kierunki. To tu też, że to będzie pierwszy węzeł do góry, drugi węzeł to będzie w prawo, trzeci węzeł, a no tutaj, trzeci węzeł do góry, w prawo i w lewo. I to będzie sobie tam wędrować. Dobrze mówię? W lewo, w dół jeszcze mi się przydało. Okej. No i wystartujmy z naszym samochodem. Niech przejedzie. Więc to jest to. Więc takie już bliżej kodowania elementy, bo pójdziemy sobie zaraz też do Scratcha obiecanego. Okej. Mamy to. Więc fajna rzecz. Części bezpłatna, więc z tej bezpłatnej części można korzystać. I jeszcze jedna. Wiecie, nie będę długo, ale dobra. Sejmuj Papert, czyli świetny człowiek, który jest ojcem chrzestnym Scratcha w ogóle i był mistrzem i przyjacielem Resnika, czyli profesora, który pracuje dalej ze swoim zespołem nad Scratchem. On zakochał się w matematyce, mechanice, inżynierii, ponieważ rozgrzebywał jako młody człowiek, nawet jako dziecko, skrzynie biegów. I tak mi się to skojarzyło, skrzyniami biegów. I to jest taka zabawa, w której trzeba tak poukładać te klocki, żeby one jakoś spowodowały, że to wszystko będzie się ruszało. O. O. I się rusza, jak widzicie. Więc taka trochę mechanika, zabawa, prosta rzecz, a link, tak. Link do tego już. O, jest, gear. Gears Logic, tak jest. To jest kolejna apka. No i teraz, żeby troszkę, wiecie, jak pracujemy też z uczniami, no tak, ze Spergerem albo z syndromem Rożę. Dobra, napiję się wody. Ze spektrum autyzmu, nie? No te emocje też nam wchodzą, ale w ogóle też jak uczniowie tam przeżywają ten, to mam taką jedną apkę tutaj, Mindful. Mindful. Wiecie, że nie widzę jej linku? Nie wiem, jak ja to robiłem. Więc sobie tutaj wklejam Mindful. Mindful. I ona się już tu uruchamia. Nie wyłączcie. O. I to jest, zobaczcie, macie taką kruszynę. I w ogóle to może uspokajać, wiecie? Nie chcę, co jest mindfulness. Dobrze. Patrzcie, mam tutaj tego stworka i muszę go wygłaskać.
Wiecie, że to chyba nawet wycisza, jak kolorowanie. Widzicie, jak on zaczyna. W ogóle chyba kiedyś trzeba by zrobić webinar taki o takich różnych sposobach uspokajania emocji, nie wiem, wyciszania się. Nie wiem, co wy na to, ale jest tego teraz trochę. Więc jak wygłaskam mojego stworka, jak wygłaskam stworka, to on tam się ucieszy. O, przeciągnij go, tak. Nie chcę cię pukać. Nie, 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 nie. Nie będę cię stukał. Już zadowolony? Dobra, wam chcę dać aplikację. O, jest, tu jest stworek. Czybym się zwiesił? Nie, nie, nie chcę się zwieszać. Hej. O, jest. Już wam daję linka do tego. Dobra. To wyłączę. I też obiecałem, że ulica Zamkowa się pojawi. Już koniec stworku. Tak. To jest dla młodszych dzieci, ale czasami. Wiecie, te stwory. Ja, mój, nie wiem, jaki jest twój ulubiony. Tak, relaksacja. Że mogą być takie zajęcia. Że mój ulubiony to jest ciasteczkowy potwór i zrzęda, bo ja uwielbiam ciasteczka owsiane i masło orzechowe i do tej zrzęda, bo jest też taki fajny, mieszka, wiecie, ten, co mieszka w tym śmietniku takim. Tak. O, i tu był... A, bo nie widzicie tego, co wam pokazuję. O, mam tego sfrustrowanego tutaj po prostu trzylatka, który jest zdenerwowany i potem się trzeba nim zaopiekować. Trzeba się nim zaopiekować. O, trzeba się nim zaopiekować. Bo, o, widzicie? I oddycham z nim, nie? Wydech. Wdech, wydech. I on zacznie się uspokajać, a dziecko razem z nim też może robić wdechy, wydechy i też może poczuć, jak gdyby, o, wdech i wydech. Więc super są takie rzeczy do takiej pracy też z uczniami. To naprawdę się przydaje, szczególnie jak nam te emocje czasami wywalają. Wiecie to, szczególnie ci, którzy mają do czynienia. Ale przecież to nie tylko czemi, że wywalają emocje. To w ogóle to po prostu jest rzecz taka normalna. Wiem, wiem, właśnie nazwa, już ten link. Kropki, logika. Ja się w ogóle zastanawiam, jak ja to zrobiłem, że te... Chyba nie chciałem pokazywać wam tych apek, jak pokazałem, dobra, brief z mindfulnessowo uspokajających, ale zaraz to znajdę jeszcze raz. Czekajcie, tu byliśmy, tu, dobra. Oddychanko, proszę bardzo, ulica Zamkowa zaraz się znajdzie. Przydadzą się, no nawet nam, tak myślę. Proszę bardzo, jest kolejna. Wiecie, ulica Zamkowa to też znak jakości, nie? Robią naprawdę fajne rzeczy. Zawsze robili. Dobrze, mamy to. I w ten sposób wyjdziemy sobie już z aplikacji tutaj. Wyjdziemy sobie z mojego tabletu. Dobra, wyjdziemy. Wyszedłem, ale nie zamykaj tego okna. Przejdźmy sobie tu. Dobrze, ponieważ jest chwila oddechu, więc jeszcze raz. Ankieta i zaświadczenia. Daję link. Dla tych, którzy są z programu Przyszłość dzisiaj z nami, jeszcze nie wypełniliście ankiety, że jesteście, to jest ten moment. I jeszcze zaświadczenie, że byliście tutaj dzisiaj. Dla was możecie sobie pobrać, wpisać tam imię, nazwisko. I to będzie działało. Jeszcze trochę wody sobie naleję w tym czasie. I gdzieś tu miałem jeszcze emocje. Emocje, emocje. Tak, to już było. O, jest, 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 jest. Jeszcze emocje w wersji takiej. Jeszcze zostaniemy w świecie emocji, bo on też będzie takim przejściem do Scratcha. O, rozpoznawanie emocji. Zobaczmy, to raczej się nie przetłumaczy, bo to są wszystko grafiki. O. Ale angry, wszyscy wiedzą, że Angry Birds to wściekłe ptaki. Który z nich jest wściekły, nie? Mamy to. Można sobie też powiększyć. Link. Proszę. Link z emocjami, w rozpoznawanie emocji. To też taki standard takiej pracy. Szczęśliwy. No na pewno ten.
przez zęby. Nie, 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 spróbuj jeszcze raz. Więc nawet piktogramy. Takie. Ok, i tu jeszcze coś mam z emocjami, ale wiecie, że nie pamiętam. Co ja wam tutaj rzuciłam? Zaraz zobaczymy. To akurat z fleszem. Zgadzam się na flesza. Ok. Tylko przetłumaczmy. Wyjdzie czy nie? Tłumacz polski. Niestety nie. No dobrze. To sobie. Ja wam to wrzucę, ale to sobie podarujmy. Bo to jednak angielski. Dobra. Stanie nam tutaj przeszkodą. No i dobra. I teraz jeszcze w tym nurcie takiego uspokojenia, zanim przejdziemy sobie w skraczowe światy. To jest bardzo takie kojące, jak już tam wykończyliśmy dziecko na zajęciach. To wtedy ono może skoncentrować się i trochę wyciszyć włapanie pszczółek. A teraz o pszczoły trzeba dbać. O, zrobię powiem, o widzicie? Łapie się pszczółki. Przeciąga się banki. To jest uspokajające. Jak się złapie zegarek, to czas. Więc wiecie, to takie uspokajanie. No chyba, że macie ucznia, który się przy tym sfrustruje. To wtedy już wiecie, nigdy więcej pszczółek. Dobra, to jedna rzecz. Linkę wam dałem i jeszcze drugą taką też. Uspokajającą. Są tacy. Pewno, że są. Świat różnorodności. Tak to jest. A tu będzie w ogóle, to jest totalny relaks. I ta muzyczka też jest taka relaksowa. Po prostu mam wiaterek i patrzcie. I zbieram sobie kwiatuszki. Widzicie? Staram się zbierać kwiatuszki. Po prostu i ta muzyczka, mam ją w słuchawkach, ale skończę już, ale tu macie więcej. To w ogóle są wszystko takie bardzo bezpieczne rzeczy. W sensie tutaj nie będzie na pewno, możecie w ciemno, tu nie będzie żadnej przemocy, zero. Jakichś niebezpiecznych treści i takiej historii, nie? Tak jak trzeba czasem sprawdzić, tak tutaj tego po prostu nie ma. To są same takie, o tą gwiazdkę pamiętam. To są same takie slow po prostu rzeczy. Takie spokój, gwiazdeczki się odbijają, widzicie? I o, odbijam gwiazdki. Tylko tyle. Prawa, lewa. Pam. O, i zbieram i dzięki temu, że odbijam, to świecą się inne. Widzicie, to jest total relaks, nie? Ręka, oko, ręka i tyle. Więc bardzo dam wam po prostu ten link do całości. Proszę bardzo. Więc to takie wyciszenie było, bo teraz przejdziemy sobie do rock'n'rolla, czyli do scratcha na chwilę. Bo Android już był. Dobra, słuchajcie, ale to będzie taka opowieść z moich tam lat szkolnych byłych, jak pracowałem w 41. Tam w Mistrzach Kodowania sobie pracowaliśmy, tam 2013, 2014. Tak, tak, oni teraz już w 8 klasie są. I to było tak, że zaczęliśmy przygodę, to był chyba, tak, to był pierwszy rok pracy ze Scratchem w ogóle i z mistrzami kodowania i z programowaniem, mój pierwszy. Pracowałem wtedy z Marleną Beszterdą, która też jest i trenerką, i też bierze udział w projekcie, jako nauczyciel. Byliśmy takim teamem współpracującym, a specjalnie ona wczesnoszkolna. I postanowiłem, dobra, to w ogóle jest taka historia, że na początku pracowaliśmy w 4-6 ze Scratchem. To były też takie początki, ucząc się wszystkiego, ale miałem takiego super ucznia, Krzysztofa, który bardzo, proszę pana, ja słyszałem, że pan to tam z tymi starszymi to robi gry. I ja też chcę, więc tutaj się może pokażę z tą kamerą na chwilę. I
No dobra, to wziąłem go. Jak go wziąłem, to on usiadł przy mnie, pokazałem mu proste rzeczy w Scratchu i on zaczął tam działać. Potem przyszedł jeszcze jeden uczeń, i to ja ci pokażę. Ja zobaczyłem, jak oni się uczą od siebie i dla mnie to było wow. No dobra, w 1-3 też można. I to była druga klasa. I ja ich nauczyłem prostego projektu, nauczyłem ich prostego poruszania się duszka po ekranie. I później, jak już umieli w Scratchu to robić, to zrobiliśmy tak, że w grupach, aha, a to była jesień. Jakiś tam październik, rysuje się jeże takie, wiecie, jeże mają kreskami dowolnymi. Się te jeże rysowało. O, tutaj jest taki jeż, widzicie go? Tak, myślę, że go widzicie. Tak, widzicie go. I zrobiliśmy tak, że zrobiliśmy zdjęcia, zrobiłem zdjęcia tych jeży i wrzuciłem je jako zdjęcia duszków do Scratcha. I potem mieliśmy cztery laptopy, dwa były nasze, a dwa były ze szkoły, bo tak wtedy szkoła była zaopatrzona. I te dzieciaki najpierw miały zaprogramować ruch tego ducha, potem napisały sobie tekst, a ponieważ to mała klasa integracyjna, więc te cztery laptopy przy 20 osobach to w zupełności wystarczyło, pewnie tam kogoś jeszcze nie było. I stworzyły projekt, który już wiedziały, jak on działa, jak zrobić, żeby duszek się poruszał. Jak to zrobiły, to wtedy pisały tekst taki swobodny na temat jeża. A później te jeże dostały drugie życie, bo oni tego wcześniej nie robili. Zamieniliśmy klasę w studio radiowe i oni poprzez Scratcha nagrali ten tekst, przeczytali go. Jak go przeczytali, wiecie, że tam jednym klockiem można to z sobą połączyć. Jednym klockiem z sobą połączyć i wtedy ten dźwięk jest odtwarzany jednocześnie z ruchem naszego jeża. No i teraz właściwie to nie wiem, jak ja mam to zrobić, żebyście to usłyszeli. No dobra. Chyba tak, chyba muszę się rozłączyć. O, teraz. I blaszczyk. Jest To jeden jeż. Mam nadzieję, że mnie nie wyrzuciło. Wyłączy się z kamerą jednak. Dobra. I tu jeszcze jednego jeża. Ale tu już wam puszczę jeszcze jednego jeża ze Scratcha. Mam te jeże. Tutaj jest link i dam wam go na dużym ekranie. Dziękuję. Tutaj jeże. Okej, okay, duży jeż. O. Trzeba kliknąć na jeża. Jeż ma na imię Kurczatek. Idę z lasu do parku. Szukam miejsca na zimę. No i tyle. I nagrane. Jestem jeżem. I z tyłu te, jak widzicie, te tła. Dobra, przyłączyłem sobie te słuchawki. Jak tak, słodkie, to prawda. I te tła też są zrobione po prostu w Scratchu. I tutaj możecie zobaczyć, jak to zostało zrobione, bo to oczywiście jest na internetach. I dwie rzeczy, nie? To oni zrobili sobie po prostu przesuń o dwa kroki, jeżeli na brzegu to odbij. Ten jest sobie wędruje. Pewnie wcześniej zmienili sobie tam kąt. Tak, no fajnie. I nagranie, nie? Które zostało zrobione. Jeszcze wezmę, bo tutaj widzę, chyba już sobie coś zmieniły dzieciaki. A mam tutaj więcej tych, to jeszcze zobaczymy kolejnego jeża. Tak, z jeżami i w ogóle z jesienią, bo to później po wakacjach będzie, nie? To też miałem taki link, z którego nie skorzystałem dzisiaj. O, tutaj dam wam, że tak powiem, bonus. Czyli kształty i liście, dopasowywanie do siebie. Kształty i liści. Już tam nie będę wchodził. Ja chciałem tego jeża, prawda? Żeby w niego wejść. Tutaj, zajrzyj do środka. Okej. I ten jeż. Jeż sobie wędruje. On sobie tutaj prawo i lewo, więc widzicie, że
Tych bloczków tutaj dużo nie ma. Oni po prostu musieli zrozumieć, jak to jest, że ten duszek cały czas chodzi, czyli że zawsze, że jeżeli na brzegu odbij się, w drugiej klasie spokojnie dawali sobie z tym radę, szczególnie jeszcze jak współpracowali, jak miałem eksperta Krzysztofa właśnie, Krzysia wtedy, teraz już Krzysztofa, to było możliwe. Najlepszy, najbardziej newralgiczny moment też tej pracy, to wiecie, to było to nagrywanie, nie? Że radio, więc tam czasami słychać, że tam też byli uczniowie też z Aspergerem, więc tam czasami się działo, ale wytrzymali to za napięcie i pozwolili sobie na to, że było on air, że to się udało wykonać. Więc ja wam dam linki już do tych projektów po prostu, że jak macie tam, macie te, że możecie zobaczyć, jak to zostało zbudowane w środku. I tutaj też z tego blogspota, tak? Przepraszam, z bloga. Z bloga. Jasne. I teraz jeszcze robimy tak. Bo wiecie, jak się wrzuca, prawda? Zdjęcia duszków, prawda? Że one tutaj, jak mamy w prawym rogu na dole, to mamy możliwość wczytaj duszka i tego duszka wczytujemy sobie z komputera po prostu. I w ten sposób to działa. Dobra. I tak się te po prostu zrobiłem zdjęcia, a potem je, jak widzicie, tak powycinałem i tak one się znalazły w projekcie, w projektach. OK, to teraz jeszcze zostajemy w Scratchu. Czasami też są jakieś sytuacje takie wychowawcze, to też normalne w takich klasach, więc to akurat ta panaski Asia, Panasewicz zrobiła i pokazuje ten projekt z tym, że po prostu mamy gotowy projekt, który możemy sobie też zremiksować. Że macie projekt dla uczniów, nie wiem, gdzie jest sala numer 12, co mogę zrobić, może zapytam kogoś o pomoc, przychodzi drugi uczeń i teraz będzie mówił kropeczkami. Dlaczego kropeczkami? Bo to uczniowie mają stworzyć ten dialog, tak? Czyli wchodzimy sobie do środka i jakaś sytuacja jest, nad którą chcemy popracować, albo nad generalnie jakąś empatią, nad jakimiś społecznymi odruchami, to wtedy mogą tutaj, gdzie kropeczki, wpisać, co powie jeden duszek, co powie drugi, jak to zrobią, to mogą sobie wtedy to na przykład zremiksować. Ja się zaloguję na cyfrowy dialog. I u góry jest magiczny klawisz, nazywa się remix. Więc jak tutaj wpiszę, w czym ci pomóc? Na przykład i kliknę remix, to już będzie na moim koncie, a konkretnie na koncie cyfrowego dialogu. Więc w ten sposób też można bawić się projektami tak zwanymi startowymi. I tu jeszcze projekt też startowy w Scratchu też Joasi związany z emocjami. To są kolory i jej uczniowie po prostu nadawali, znaczy kolory reprezentowały emocje i uczniowie nadawali tym kolorom znaczenie. Co jest? Mymka? Prośba o pomoc, to nie ten projekt. Coś źle skopiowałem? Nie. 3934352, tylko numerek. Tak, to ja źle skopiowałem. Już przychodzę i po prostu są kleksy. Są kleksy. I tutaj jest napisane, cześć, nazywam się Dobry Duszek, powiem ci coś o emocjach, zmieniaj kostiumy duszka i nazywaj emocje wyrażone kolorami. Nie wybieraj, na przykład wybierając kolor czerwony, możesz napisać tak, to jest złość, odczuwam złość, kiedy coś mi nie wychodzi. I spróbuj określić, jak kolorne kolejne kolory, więc to też taka praca fajna. W takich aspektach właśnie społecznych, tak? Już link dałem. I tutaj są kostiumy. I po prostu mogę przychodzić do kolejnych kostiumów przy pomocy bloczka, tych bloczków z wyglądu. Następny kostium na przykład, albo zmień kostium na jakiś kolor. O. Na różowy i jaką emocję wyraża różowy, na przykład. A, właśnie, mamy poślizg.
Tak. Nie popatrzyłem na okno. To się czasem zdarza. Ale link poszedł. Dobra. I ostatnia rzecz, Scratch też czasami, jak sobie wyszukacie, to tam też są takie rzeczy, że można się zrelaksować. Teraz wam dam jeden taki link, bo idziemy już totalnie sobie poodpoczywać. Więc to też jest potrzebne. Mogą dzieci też stworzyć jakieś relaksacyjne po prostu projekty. Czemu nie? Niech się uruchomi. Długo ładuje. O, calm down, no przecież. I tu po prostu mamy jakiś taki piękny wygaszacz z muzyczką. Po prostu obserwuję wdech, wydech i sobie i chwilę się zatrzymuję. I jak to mówią, mój brzuch jest trochę takim balonikiem, który jak robię wdech, to się powiększa, a jak robię wydech, to się zmniejsza. I na tym się skupiam, mogę położyć dłoń na tym. Więc to takie relaksacyjne czary i trochę też uspokajanie się i budowanie świadomości ciała, to też jest ważne. Albo po jakiejś takiej mocniejszej sesji też integracji sensorycznej, jak ktoś pracuje, to też myślę, mogłoby się przydać. Dobrze, wychodzę. No i obiecałem, że będzie sztuczna inteligencja, prawda? No to przecież, zróbmy sobie. To też jest, wiecie, takie moje odkrycie z tego w sumie czasu pandemii. Wcześniej coś tam się interesowałem, ale teraz coraz więcej narzędzi. Więc też pytanie, jak można by to wykorzystać? Bo wiecie, mogę rysować sobą. Więc to będzie rysowanie. Taki algorytm sztucznej inteligencji, który jest w stanie śledzić na przykład mój nos. Na razie to on śledzi moją rękę. Wyłączę dźwięk. Nie chcę go. I ja rysuję swoją dłonią, ale zobaczcie, tu jest. Jak przetłumaczę? Tłumaczę nie. Tu wiemy, mouse to myszka, ale mogę zrobić body, czyli ciało. Klikam w ciało. Uruchomi się kamerka. Jest ruch. Tak, zezwalam, tak. Można mnie widzieć. No. O, prawie. Widzi mnie? Możliwe, nie widzi mnie, że jak jestem w click meetingu, to to będzie się gryzło. Ale chciałbym, żeby mnie. O. Dobra. Powinno być tak, że powinno być mnie widać tam pod spodem. Teraz pewnie z racji tego, chyba że on drugą kamerę wyjął, bo ja mam dwie kamery oczywiście. A, że można rysować nosem albo okiem, w sensie jak się przemieszczamy. Jeszcze raz spróbuję. No to kiedyś było coś takiego, nawet ja mam taki papier jeszcze z kinezjologii edukacyjnej, ale potem to troszeczkę tam jakieś naukowe badania. Okazało się, że to niekoniecznie, no ale były te magiczne ósemki. Ktoś pamięta? Może pamiętacie? Powinno być widać, ale nie widać mnie. No dobra. O, teraz mnie widać, czyli to druga kamera, widzicie? Teraz widzimy dwie kamery w ogóle. Druga kamera. I teraz, jak mój nos się porusza, to mogę robić ósemki nosem, widzicie? W ten sposób, więc to jest w ogóle ciekawe narzędzie i działa, tak, bo musiałem drugą kamerkę uruchomić. I jeszcze zobaczcie, mogę sobie ustawić tutaj, że nie tylko nosem, ale prawym kolanem, jak stoję, więc to też jest do zrobienia. Prawym nadgarstkiem, biorę prawy nadgarstek i lepiej jakbym stał dla mnie, mógłbym to no, robić, spróbujmy, prawy nadgarstek. Bo jak stałbym, to on widzi całą moją pozycję. Więc. A ja, no tak, w lewą stronę wszystko się robiło z ósemkami. Pamiętam, że w leniwe ósemki też się wpisywało cały alfabet, żeby tam P, B było po odpowiedniej stronie, D, takie rzeczy, nie? No, więc nie stoję, więc okej. Okay. To jest jedna rzecz z eksperymentów Google'a ze sztuczną inteligencją. Możecie sobie potestować, porobić, jak macie dzieci, albo wnuki, albo siostrzeńców, siostrzenice, to też możecie im dać, może coś wymyślą, jak to wykorzystać. Było, było, no. Ja mam pierwszy stopień. Gdzieś mam to zaświadczenie. Dobra, lecimy dalej, bo to nie wszystko. Też można zobaczyć muzykę.
To już takie, wiecie, już takie muzykę można zobaczyć. Zacznij grać. Zezwalaj. O. Bo mikrofon, widzicie? I teraz dźwięki są wyrażane. Więc słuchajcie, czujecie, jak chcecie ćwiczyć z dziećmi analizę syntezę słuchową i też szeregu dyktando słuchowe, no to wtedy układacie mu te, no, przykrywki i on klaska rytm, nie? A tutaj dostaje po prostu jeszcze gratyfikację, że tutaj się naprawdę dzieje. Jak puścilibyście jakąś muzykę, to też tutaj się zacznie dziać. Może zacznijmy jakąś muzykę, da radę? Bo to się zmieni ten, okej. Zmieni się forma tego. Piano mode. No, zmieni na pianino. Więc jest tutaj trochę możliwości, zabawa z muzyką też jest fajna i generalnie taka też wyciszająca, pozwalająca gdzieś tam emocjom też wyjść. Przepraszam, drugi raz ten sam link wrzuciłem, więc niech się to tam kręci. Ci, którzy nie widzieli, ja to kocham. To jest cudowne, nawet swoje kompozycje gdzieś tam mam, ale teraz nie miałem znaleźć już linków. Może niektórzy z Was z tego korzystają. Muzyczne laboratorium Google'a, to jest cudowne. Jak nie widzieliście, to pokochacie. Rytmy, tworzenie muzyki, rewelacja. Może znacie. Jak nie znacie, pokochacie. Jak nie pokochacie, to wasze dzieci też pokochają. Naprawdę. Nie wiem, czy znacie. Dajcie znaka. I tutaj mam jeszcze, żebym ja wiedział, co ja wam tutaj jeszcze dałem. Nie znacie? Okej, to chwilkę pokażę. Przynajmniej jedną rzecz. Songmaker. To jest cudowne. Znowu bym musiał wyłączyć słuchawki. I tak zrobię. Zobaczcie. Mamy tu, a znacie już, nie? Że wiecie, on będzie to grał. No, znacie i tak dalej. I tam się dzieje, tam jest więcej tego w tym linku, który wam dałem. Rewelacja, naprawdę. I można to zapisywać, przesyłać. To jest świetne. I jeszcze sobie sprawdzam, co ja wam dałem. O. Tu jest jeszcze to pianino, ale z jakiegoś. Tak, z podkładem. No, tam jest dużo możliwości. Zgadza się. I też dla tych, którzy znają się trochę bardziej na muzyce. A tutaj to jest niezłe, bo macie coś takiego. I teraz wyobraźcie sobie, że to jest przed wami, ale też macie karteczki. I klikacie uczniowi, nie? Albo mówicie, najpierw górny prawy róg, potem. Górna półka środkowy, potem dolna półka środkowy i ten uczeń klika. A, bo nie słyszycie muzyki. No wyjmę te słuchawki. Że jak daliście mu komendę, to on to zrobił, nie? Podążył tą ścieżką. Albo jak macie kartki, to też możecie mu pokazywać. Na przykład dolny, prawy róg, środkowy w dolnej półce. Albo kolory, tylko w kolorach mam tu problem. Wiecie, z czym mam problem? Czemu to są takie same kolory? No, prawie. To rozwala mi robotę. No ale cóż, są też bałaganiarskie. To dla mnie, bo jestem trochę bałaganiarzem. Więc można też pobawić się trochę artystycznie, kreatywnie. Dlaczego nie? To już wiem, dlaczego wam to dałem, bo to muzyka. Ja lubię się bawić muzyką. Też. I dzieci też lubią się bawić muzyką. Muzyka jest fajna. Tu jest znowu też możliwość pracy z ciałem i będą graficzne tam wibracje. Więc to, co też Joanna napisała, że z tymi figurami, to już mi się tutaj łączy, że ustawić ciało z jednej strony, a potem jeszcze tutaj są tylko kamery włączne. No, co tam? Uruchamiasz się? Jakoś mi się to zaczyna tutaj łączyć. Zawsze z fajną ekipą to człowiek nowe pomysły mu się pojawiają. No, jest dźwięk, jest gitara. Ej, załaduj się. Nie widzi mnie. O, teraz. O, zaczyna. Zaczyna być. Zaczyna mnie widzieć, zaczyna widzieć moją głowę. I jeszcze do tego muzykę poproszę. No. Gitar. Widzicie? Zaczyna się dziać, nie? Więc jestem trochę takim kompozytorem, który porusza tym dźwiękiem.
Więc tu jest trochę możliwości więcej. O, jest też wrażliwość na ruch. Motion sensitivity. Więc jak zrobię, będzie bardziej wrażliwy na ruch. Więc nawet jak integracji sensorycznej postawicie dziecko, które po prostu jest gdzieś w oddali i ma wykonywać jakieś ruchy, to też może tam rezonować. Więc to też jest do zrobienia. To jest darmowe, nie ma reklamy, to są googlowskie. Wiecie, dlaczego oni dają to za darmo? Bo oni w ten sposób zbierają sobie teraz właśnie dane, a sztuczna inteligencja karmi się danymi po to, żeby mogła stawiać się coraz lepsza. Nasza inteligencja karmi się doświadczeniem, tak w uproszczeniu powiem, no ale w sumie tak jest. A sztuczna inteligencja karmi się doświadczeniem, czyli danymi, olbrzymią liczbą danych. I te różne projekty tutaj, które są, to właśnie po to gromadzą dane i później oczywiście też w różnych rozwiązaniach komercyjnych są używane. Jeszcze tu coś mam. Ponieważ czas się nie skończył, to jeszcze wrzucę, bo to jeszcze jakiś link miałem ze sztuczną inteligencją. Jeża już wyłączę. Fajnie. Widzicie, jest po prostu. A, to wiem. Tu są też dźwięki do Was z muzyką. Ale też można zrobić, że będzie widać, znowu moje ciało będzie tutaj reagowało. Znowu tu będzie reagować na ruch mojego ciała, więc z ruchem też można się pobawić. I to jest, widzicie, silnik tego jest silnikiem, który jest powiązany z tym, co robiliśmy wcześniej. Już nie pamiętam, co to było. Też z obrazowaniem muzyki, prawda? Tylko, że tutaj jest inna nakładka, po prostu sampler. Po prostu sampler. I rysowanie może niektórzy z Was znają, ale bo ja to pokazywałem na kilku już webinarach, akurat tych wcześniejszych nie. Dobra. To takie rysowanie. Jedno z wielu też takich ze sztuczną inteligencją, która rozpoznaje i sobie daje radę. Tu już nie będzie dźwięków. To ja sobie. Słuchawki, tak. Widzicie, jeszcze przydałoby się, żeby było tłumaczenie. Jest tłumacz na język o kangur. Mam narysować kangura, a sztuczna inteligencja będzie to rozpoznawać. Widzi na razie kolano. Nie dziwię się, bo to chyba nie jest kangur, ale jakoś tą torbę chciałem taką. Flaming, to nie flaming, to jest kangur przecież. O, on wie, że to kangur, widzicie. Teraz ciastko, takie sprytne. Ciekawe, jak szybko ciastko rozpozna. Wydaje mi się, że to działa też akurat na tablecie i to było lepsze w pracy z dziećmi, ale głowy nie dam. Sprawdzicie sobie pewnie. Dobra, wychodzę z tego, bo to już dobrnąłem do końca spisu treści. Zapisałem zmiany w spisie treści. Jeszcze tak, stop sharing, ok, zakończ, bo oczywiście jeszcze będą prezenty, ale najważniejsze dla tych z Was, super Jasiu, cieszę się. Dzięki za, bo widzicie, to ma sens, nie? Wtedy jak działa na tablecie, bo palec, a nie ta myszka, bo myszka, no nie, myszka jest trudniejsza, a ten palec jest bardziej intuicyjny. Jeszcze były z rysowaniem fajne rzeczy, ale nie mam tutaj linków pod głową. Już daję, wiem, ci, którzy jeszcze się nie zapisali, w sensie, że byli, daję wam tutaj ankietę i zaświadczenie. Jeszcze raz. I jeszcze w tym trybie takim. Dziękuję. Namiastkę relacji na początek. Okej. Okay. A, bo widzicie, kamerę przykrzywiłem. Tak patrz, czemu ona tak nie zbiera? Byłem na środku. Co tu się działo? No jak to się działo? To się działo. Przestawiłem kamerę. Muszę uważać, że nie pokazać swojego bałaganu, a tak? Widzicie, jest taki kadr, jest dobrze. A, że chodzi o myszkę, tak? Dzięki myszce też. A, i w ogóle, że sztuczna inteligencja, że taka interakcja. Dobrze. I jeszcze chciałem dać z tym, bo niektórzy z Was mieli gotowce i w gotowcach była też taka seria.
Oczywiście mnie wyrzuciło na koniec, przecież musiało tak być. Dziękuję. Tutaj jest jeszcze, możecie sobie pobrać, tam są z dotami takie spokojne, uspokajające, uspokajające po prostu dla dzieci, nawet na przyszły rok, w takim duchu właśnie odpoczynku, treningu uwagi, życzliwości. I jak ktoś nie korzystał z gotowców, to tam też jest dużo rzeczy dla edukacji specjalnej. Nawet pisali do mnie ludzie, że fajnie, że tam było, więc tam głównie na Geniali są rzeczy i z kodowaniem trochę, ale też. Więc te dwa linki. Bardzo dziękuję, miło mi było. I dzisiaj, słuchajcie, wtorek. W sumie to ja się cieszę, że to nie piątek, bo za szybko by ten czas mknął. Tak można jeszcze zrobić trochę fajnych rzeczy. Wyłączę. Dziwne to, że tak wiecie, godzina 51 nagrania tylko? On tak długo chyba się włączał z nagrywaniem. To ja poczekam, że potem nas, jak będzie, że 9 minut wcześniej skończyłem. Więc jak chcecie, możecie sobie śmigać już tam dalej. Bardzo dziękuję. Super. Dziękuję. Pozdrawiam. Bardzo. A, no tak. Cieszę się. Dobrze. Fajnie. Nie, my nie znikamy. Będziemy. Też trochę odpoczniemy w wakacje. W urlopy znaczy. Nie ma takiego słowa jak wakacje. Znaczy jest. Ale urlopy. Spotkanko nieformalne. Katarzyna. No. Tak. Pod Katowic nad Katowicami, na pewno. Mój tata mieszka pod Katowicami. Dziękujemy bardzo za takie dobre słowa. Przekażę naszej ekipie. Nie znikajcie. Nawet jak skończyliście już te 15 zajęć, to miejcie z nami kontakt. Będzie nam miło i będziemy robić jeszcze fajne rzeczy, więc wtedy możecie dalej gdzieś tam się z nami spotykać. I ja nie wiem, co ten czas tak dziwnie bieg. Może się za późno to nagrało wszystko. Ja tutaj sobie. Jak ktoś ma jeszcze jakieś pytania albo coś, to pamiętajcie, Krzysztof Jaworski, @cyfrowydialog.pl. Wyślę wam ten spis treści, który miałem. To na pewno to ważne, żeby było. Więc cieszę się, że udało nam się zrobić ten spis treści, który miałem i to, co zaplanowaliśmy. No właśnie. A, dobra. Ok. Fajnie. Dobrze. To ciekawe. A wiecie, że w tamtej edycji webinary miały 4 godziny. I były nie da, po prostu zrobiliśmy tak, że były 3 godziny i godzina tych konsultacji luźnego toku, a teraz tylko dwie. Całe szczęście. Naprawdę. Ja wtedy nie prowadziłem, bo byłem z drugiej strony logistycznej. No. No będzie, na pewno na grupie Zaprogramuj Przyszłość, możliwe, że na Cyfrowym Dialogu, więc w tych kanałach, które są kanałami takimi naszymi dostępnymi, to tam będzie. I pewnie jakiś, jak to się nazywa, newsletter, który przychodzi, mam nadzieję, że jesteście na newsletterze, jak nie, to się zapiszcie, wtedy też będzie informacja, co tam się u nas dzieje, to na pewno. To na pewno, bo cyfrowy dialog to nasza tam taka tutaj historia, newsletter, jest newsletter, jak ktoś chce, to też newsletter sobie przychodzi. Dobranoc, miłego wieczoru, jest tak cudownie jasno, że chyba jeszcze do lasu można by pójść. No, 21:06, a tam tak pięknie za oknem. Ja nie wiem, ten czas jest po prostu spowolniony. Ruszyłam się. To ciekawe. Nie wiem, tym widokiem za oknem? No tak. Nie pokazałbym wam, ale na parapecie mam trochę kartek, robota, gazetę, to może jednak nie. Chociaż mogę wyłączyć nagranie. Dobra, już wyłączę to. Koniec. Potwierdzone. A webi będzie na YouTubie, tak. Będzie przekazane. Bardzo dziękuję wszystkim.
Było mi bardzo miło. Fajnie, że nam się udało zrobić to, co sobie założyłem. Odkrywajcie nowe możliwości. I dobrego czasu, miłego zamknięcia lekcji z uczniami. I wszystkie linki, tak. Wszystkie linki prześlę na maila. Na maila, który został podany tutaj przy wejściu na ten webinar. Więc będę wysyłał. Powiedziałem, że najpóźniej w piątek rano będziecie mieć u siebie, czyli w czwartek późno wieczorem wyślę, tu najpóźniej. Poprzednie też to przesyłałem, ale jak nie doszły, to krzysztof.jaworski@cyfrowydialog.pl. Poproszę informacje, wtedy je wyślę jeszcze raz jako maila, którego ponowię. Z to okien otwartych naraz. No tak, wszystkie linki. Dzisiaj było tego dużo. Dzieci kochają linki. Dobrze, dziękuję. Dobrej nocy. Było mi miło, że byliście tutaj. Wspaniałych urlopów i wszystkiego dobrego.